chwilkę damy na rozgrzewkę, ale już byśmy powoli chcieli zaczynać. Tematów dzisiaj nie zabraknie, więc jeszcze raz oficjalnie już rozpoczynam 165. webinarium poświęcone aktualnej sytuacji. Będzie też omawiany problem szczepień ochronnych, bowiem mamy Europejski Tydzień Szczepień. Będziemy mówić o odkleszczowym zapaleniu mózgu i oczywiście poruszymy szereg innych tematów, również między innymi właśnie gruźlicę. I proszę Państwa, tutaj również bieżąca informacja z ostatniej chwili. Nie jest to dobra informacja, ale no, już przyzwyczailiśmy się, że Państwo natychmiast nas informują o rzeczach ważnych. Informujemy, że w magazynach Rządowej Agencji Rezerw zapas leku Paxlovid się wyczerpał. Obecnie nie planujemy dostaw leku do Polski. Czytamy w mailu odesłanym do redakcji WP ABC Zdrowie przez Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, czyli innymi słowy, nie mamy Paxlovidu w tej chwili już jako leku zorganizowanego przez polskie władze, natomiast oczywiście mamy komercyjny lek dostępny za drobnostka około 6000 zł jedno opakowanie. Jak wiadomo, jedna kuracja na 5 dni 6000 jest ceną niezwykle wysoką i myślę, że wiele osób no, kuracji po prostu nie otrzyma z racji tak wysokiej ceny. Proszę Państwa, tu również bardzo ciekawe pytanie na temat, no właśnie, ciekaw jestem, jak Państwo na takie pytanie byście odpowiedzieli. Jak pogodzić COVID z pożyciem małżeńskim? Jak wtedy, gdy jedna albo obydwie strony mają dodatnie wyniki, ale nie mają objawów? Jak długo się izolować po chorobie? W jaki sposób przebycie COVID wpływa na sprawność seksualną? Czy nie należy poświęcić temu ważnemu zagadnieniu całego spotkania? Oczywiście temat jest bardzo ciekawy, ponieważ już wiadomo, że COVID wpływa na funkcje rozrodcze. Mamy bardzo ciekawy w przygotowaniu wykład o endometriozie. Tutaj doktor Klimowski, odezwaliśmy się, że tak powiem, do siebie i taki wykład będzie przygotowany w najbliższym czasie. Niestety wiele wskazuje na to, że endometrioza może ulegać zaostrzeniu, co zresztą chyba dla nas nie jest niczym zaskakującym, jeśli uznamy, że endometrioza jest procesem przewlekłym, procesem zapalnym, to każde inne zachorowanie na chorobę, która może aktywować procesy immunologiczne, też będzie zwiększać ryzyko zaostrzeń. Mamy również informacje na ten temat, że jest wirus potrafi zaburzać cykl miesiączkowy, a więc może wpływać na również w pewnym sensie na płodność. A więc bardzo ciekawy to jest wątek. Myślę, że rzeczywiście ja to sobie zapisuję. Możemy spróbować zaprosić specjalistę z tej dziedziny i podyskutować o tej kwestii właśnie wpływu COVID-u na funkcje rozrodcze. Sprawność seksualna, o tym też się mówi, że mężczyźni po COVID mają słabsze libido, że mają problemy z zaburzeniem zwodu. No znowu, jeżeli uznamy COVID za chorobę naczyniową, to dlaczego by nie? Jako powikłanie jakaś część ludzi może, jakaś część mężczyzn może mieć problemy właśnie z tymi funkcjami seksualnymi. Natomiast jak izolować? Proszę Państwa, jeśli obie strony mają dodatnie wyniki w tym samym czasie, to tak naprawdę po co izolować, tak? No to te obie osoby mogą być kohortowane, czyli de facto mogą przebywać w jednych pomieszczeniach, we wspólnych pomieszczeniach, mogą być prawdopodobnie zakażone z tego samego źródła. Będzie to pewnie ten sam serotyp, czy tam podtyp wirusa, więc właściwie no, po co je izolować. Natomiast zupełnie czymś innym będzie podejście do sytuacji, gdy jedna osoba jest chora, a druga nie, jedna ma dodatni wynik, druga nie i ta druga osoba jest no, powiedzmy w tym samym mieszkaniu, wówczas możemy się zaopatrzyć w maski wysoko filtrujące, więc FP2, FP3 i starać się utrzymywać tę osobę chorą, no
w pewnej izolacji, w sensie mieszkania, uwaga na toalety, no i dezynfekcja rąk, no i tyle. Tu, no nic się nie zmieniło. COVID jest w dalszym ciągu chorobą zakaźną, wysoce zakaźną, przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, a także przez skażone przedmioty, więc no, tu nic się nie zmieniło. Izolacja powinna być prowadzona do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu antygenowego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wiele osób ten test antygenowy ma krótko, czasami dodatni 5 dni, a znowu inne mają dodatni na przykład dni 10 czy 12, więc nie jesteśmy w stanie tutaj przewidzieć, jak długo ta izolacja będzie trwać. Wiadomo oczywiście, że mniej więcej po tygodniu zwykle zdrowe osoby już znacznie mniej tego wirusa rozprzestrzeniają. Niemniej jednak, dopóki test jest dodatni, uważamy, że jest pacjent zakaźny. Kolejne pytanie od Państwa. Druga dawka przypominająca Novavaxem. Teraz nie wystawiono mi skierowania na trzecią dawkę przypominającą. Podobnie ma mój mąż. Czy to jest jakiś błąd w systemie? Oczywiście Novavax powinien być traktowany jako szczepionka jednowalentna. Jest to absolutnie, kompletnie niezrozumiałe i proszę mi wierzyć, że ja też nie rozumiem tych zaleceń. Ja tutaj oczywiście pozwoliłem sobie ten komunikat Ministerstwa Zdrowia przywołać, żebyśmy dzisiaj jeszcze o tym sobie porozmawiali, ale rzeczywiście ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć. Zobaczcie Państwo, co jest napisane. Na podstawie rekomendacji zespołu do spraw szczepień zaleca osobom, które potrzymają dwóch dawek szczepionkowego szczepionką oryginalną, jednowalentną przeciw COVID-19, mającym wiek lub niedobory odporności lub pracowników ochrony zdrowia, mogą przyjąć zaktualizowaną dla wybranych podwariantów. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, o co tu chodzi, tym bardziej, że do szczepienia proponuje się, proszę Państwa, zarówno szczepionki BA1, jak i BA4-5, czyli zresztą z tego powodu jest ogromne zamieszanie, bo w tej chwili właściwie Moderna nie daje, przynajmniej my nie dostajemy szczepionki BA4, BA5 Moderny, tylko dostajemy tę pierwszą zmodyfikowaną Modernę, czyli Spikevax 0.0 łamane na O, czyli taką, która jest zbudowana na tym pierwotnym wariancie Omikrona. Proszę zwrócić uwagę, zobaczcie Państwo, jak to się układało w historii tej szczepionki. Otóż to był ten wariant, prawda, to był ten wariant pierwotny, o którym tutaj mówimy, czyli B.1.1.5, który został nazwany Omikronem, ale z niego bardzo szybko wykiełkował BA1, BA3, 4 i 5. I w tej chwili tak naprawdę powinniśmy mówić o szczepionkach głównie opartych na zestawie BA4, BA5, dlatego że tutaj mamy do czynienia z tą dużą, z dużym no, stopniem powinowactwa do tego, co w tej chwili krąży. Chociaż trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście w tej chwili XBB to jest bardziej ewolucja z BA2, no ale na BA2 w ogóle nie mieliśmy opartych żadnych szczepionek. Więc tu mamy ten problem, że brakuje nam w tej chwili szczepionki dostosowanej do bieżącego składu, niemniej jednak zachęcanie do szczepienia tylko, znaczy nie zachęcanie, tylko dopuszczenie do szczepienia osób, które wcześniej były szczepione tylko szczepionkami monowalentnymi, a przecież już od jesieni ubiegłego roku mamy szczepionki dwuskładnikowe i wiele osób czwartą dawkę dostało dwuskładnikową, no jest zupełnie niezrozumiałe. Światowa Organizacja Zdrowia nie dzieli pacjentów na tych, co dostali taką czy inną szczepionkę, tylko mówi po prostu, grupa ryzyka ma dostawać piątą dawkę. Skąd się wzięły te zalecenia, tego niestety ja nie rozumiem i trudno mi jest szczerze w tej chwili to wyjaśnić. Pytania kierowane do Ministerstwa Zdrowia kończą się tym, że ministerstwo odsyła do Europejskiej Agencji Leków. Na jakiej podstawie Agencja Europejska Leków stała się teraz takim głównym doradcą naszych władz? Nie wiem. Dlaczego nie korzystamy z zaleceń WHO? Nie wiem.
korzystamy z zalecenia podobno Europejskiej Agencji Leków. Jest szansa na trzecią dawkę przypominającą dla ogółu populacji. Proszę Państwa, no w tym kontekście, o którym słyszymy, nie. W tej chwili zarówno europejska, jak i ta ogólne wytyczne WHO mówią o grupach ryzyka. To wynika przede wszystkim z tego, że no, patrzymy na skutki Omikrona i jednak główną populacją, która ulega ciężkim zachorowaniom i zgonom, jest populacja osób 65+, więc tu jest stąd, no i oczywiście osoby z przewlekłymi chorobami i tutaj na szczęście, jak Państwo widzą, w tym polskim kalendarzu szczepienia mamy grupę 12+. I to jest bardzo dobra informacja. Grupa 12+ ma być szczepiona, jeśli ma niedobór odporności, jeżeli jest choroba przewlekle. Tutaj na szczęście te wytyczne są całkowicie zgodne z tym, co mówi świat. Więc tu, proszę Państwa, no jest pewien problem, bo mamy kandydatów do szczepienia, nie wiem, 10 milionów, a jak ministerstwo przyznało samo, tych szczepionek ma chyba około 5 milionów, czy jakoś, no w razie liczba tych dawek jest nieduża i to powoduje, że chyba nie ma aż takiego pędu do rozszerzania wskazań do szczepień. Choć, tak jak powiedziano, wystawiono 1 700 000 skierowań, no ale przecież z tych osób, które dostały skierowanie, podejrzewam, że zaszczepił się nie więcej niż 60%, prawda? Czyli niecały 1 000 000 dawek zostanie zużytych, więc chyba wciąż jednak mamy nadmiar szczepionek. I co ciekawe, jak Państwo tu widzą, do tego szczepienia wspominającego znowu pominięto szczepionkę Novavax, która ze wszelkich badań bardzo dobrze radzi sobie z nowymi wariantami. Jest to cała cząstka białka, pamiętajmy, że nie tylko jednostka, tak jak w szczepionkach RNA i stąd zapewne jest wciąż ta dobra skuteczność szczepionki Novavax. Ona poza tym jest, pamiętajcie Państwo, z adiuwantem. Kolejne pytanie. Testy antygenowe powszechnie w aptekach dostępne wykrywają obecne podtypy wirusa. Szczerze powiedziawszy, no ja nie słyszałem, żeby coś zmieniło się. Pamiętajcie Państwo, że przecież ten test wykrywa inne białka, które nie mutują tak szybko, więc no, nie słyszałem nic o tym, żeby mutowały białka N, białko N, które przecież wykrywa ten test, więc nie umiem powiedzieć, czy jest tu jakaś zmiana czułości testów wobec nowych wariantów. Natomiast wiemy, że zmieniła się dynamika produkcji wirusa, replikacji wirusa. Wirus szybciej wywołuje w tej chwili objawy przy mniejszych stężeniach i stąd jest prawdopodobnie kłopot, że testy wychodzą ujemne na przykład w pierwszej dobie choroby. Wtedy mamy albo wykonać PCR, albo poczekać jeszcze dobę i powtórzyć test. Jeśli on jest ujemny, no trudno jest rozpoznać COVID. Może to być inny po prostu wirus. A w tej chwili, nie wiem, czy Państwo obserwujecie taką dziwną chorobę. Biegunka, gorączka, bóle mięśniowe. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie jest to rotawirus, nie jest to norowirus, nie jest to gryp i nie COVID. Zostaje nam jeszcze adenowirus, ewentualnie jakiś astrowirus, ale tutaj no, badania po prostu są niedostępne na szeroką skalę, więc może Państwo podpowiedzą, mając bogate swoje doświadczenia również, więc może Państwo coś o tym wiecie, jaki to wirus teraz krąży. Czuć spada non stop od sierpnia 2022, niektóre testy są aktualizowane, większość nie, pisze Kira. No, odważne. Poprosimy o jakieś konkrety w takim razie, bo czułość spada niekoniecznie z powodu tego, że test jest gorszy w rozumieniu, że słabiej chwyta, prawda, antygen wirusowy, więc może być też tak jak powiedziałem, że po prostu test jest mniej czuły, bo on potrzebuje większą ilość wirusa, a wirus w tej chwili przy niskich stężeniach
powoduje już objawy, więc tu może być problem, że testy są po prostu zbyt mało czułe, w sensie potrzebują za dużo cząstek wirusowych, żeby być dodatnimi, musiałby być po prostu bardziej czułe w rozumieniu wykrywające niższe stężenia wirusa. No dobrze, idźmy dalej. Państwo jeszcze pytają, jakimi zaleceniami kierować się aktualnie w leczeniu COVID przy obecnych problemach z dostępnością leków. Moim zdaniem powinniśmy kierować się przede wszystkim oceną ryzyka. Jeżeli mamy pacjenta, który należy do grupy ryzyka powikłań COVID, to powinien ten lek być użyty. Nie czekamy na jakiś ciężki przebieg czy już rozkręconą chorobę. Paxlovid powinien być stosowany jako lek ambulatoryjny i głównym wskazaniem jest przynależność do grupy ryzyka. W szczególności dawałbym w tej chwili Paxlovid osobom, które się albo nie szczepiły, albo szczepiły się niekompletnie. Wiem, tak, co Państwo pomyślą, że ratujemy ludzi, którzy sami z jakiegoś powodu zaniedbali profilaktykę, ale no taka jest prawda, że im kto ma mniej własnych przeciwciał, tym większe ryzyko powikłań. Proszę bardzo, mam podobne obserwacje, objawy ewidentnie pasują, cała rodzina chora w tym tygodniu, u mnie tylko 1 na 18 kombo dodatni, ASO też ujemne, norowirusy szaleją ze znakiem zapytania. Agnieszko, chciałaś coś dodać? Tak, ja chciałam zapytać o Paxlovid w odniesieniu do pacjentów immunoniekompetentnych, którzy nie eliminują wirusa. Mamy teraz dwóch pacjentów, obaj z chorobami nowotworowymi. Jeden z nich ma już ponad 3 tygodnie dodatni test, drugi też będzie się zbliżał do 3 tygodni. Chorują, jeśli chodzi o COVID, to chorują akurat, tak powiedziałabym, no, bardzo słabo, po prostu nie eliminują wirusa. I teraz w momencie, kiedy no, mamy paczkę Paxlovidu, ale trzymamy ją dla osoby, która po prostu będzie tego wymagała ze względów takich zdrowotnych. Tutaj jest po prostu cały czas potrzeba izolacji tych pacjentów, no ale tak jak mówię, oni nie mają zapalenia płuc o ciężkim przebiegu, no nie potrzebują być może leku, ale z drugiej strony myślę, że wtedy taki Paxlovid by się im przydał i teraz w momencie, kiedy Paxlovidu nie ma, mamy trochę związane ręce. Komu ten Paxlovid przyporządkować? No znaczy, jak mówisz, jeżeli byłby lek bez trudu dostępny, to ja bym taką osobę zdecydowanie kwalifikował do leczenia Paxlovidem. No to będę, chyba kiedyś Państwu opowiadałem, mieliśmy pacjentkę po chemioterapii z powodu choroby hematologicznej, która przez 3 miesiące miała dodatni test antygenowy i miała po prostu wirusa i po 10-dniowej kuracji Paxlovidem wyeliminowała i dzisiaj czuje się dobrze. No więc my też nad tym się zastanawiamy, tylko pacjentów mamy dwóch, a paczkę jedną. Znaczy, no tak. Tak naprawdę dawkowanie dla jednego pacjenta. No i właściwie niemożność sprowadzenia już, tak? No bo raczej wątpię, żeby szpital chętnie kupował Paxlovid po 6 tysięcy złotych w celu eliminowania wirusa z dróg oddechowych. W związku z tym, no jednak zadecydowaliśmy, że trzymamy ten lek dla pacjenta, który będzie potrzebował tego ze względów no, chorobowych, przebiegu choroby, no ale ci po prostu nie eliminują wirusa. Jest kolejny tydzień, kolejny dzień, gdzie test jest naprawdę bardzo dodatni. To nie jest test, gdzie widać jakąś zmniejszającą się kreseczkę, tylko krecha jest tak. Jak... Duża ilość wirusa. Tak, no. Tak. Szczerze powiedziawszy, no to wybór tutaj jest bardzo trudny, bo tak naprawdę potrzebujesz ocenić ryzyko, który z tych pacjentów gorzej rokuje, w tym sensie, że jakby w przypadku powikłań, który z tych pacjentów może być po prostu bardziej zagrożony. Jeden ma chłoniaka, właściwie no, niezdiagnozowanego tak do końca, no ale powiedzmy z objawów i z jego stanu klinicznego, no bo nie dał po prostu pobrać sobie węzłów do badania, ale węzły ma jak kurze jajka, no może przepiórcze jajka.
i ewidentnie choruje prawdopodobnie na jakąś chorobę hematologiczną, prawdopodobnie chłoniaka, a drugi ma rozsianego raka płuc z przerzutami do wątroby, kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. Także obaj są bardzo ciężko chorzy i szczerze powiedziawszy, no tutaj trzeba było losowanie z podwójnie ślepą próbą zrobić, który z nich jest bardziej chory, prawda? Znaczy, oni nie są chorzy na COVID, bo gdyby któryś z nich był chory na COVID, w sensie no, cięższego przebiegu, to w ogóle byśmy nie mieli dylematu. Oni po prostu na COVID nie chorują, mają wirusa w drogach oddechowych, chorują na inne choroby podstawowe, po prostu jako osoby i nieimmunokompetentne, nie eliminują wirusa. Tak to wygląda. Tak. No cóż, no takie dylematy, no nie, jeszcze możesz, nie wiem, spożyczyć Paxlovid z innego szpitala, no tylko to mi przychodzi do no głowy. Tak, tak, tak. No bo też pamiętajmy, że dla takich osób każdy kolejny dzień pobytu niepotrzebny, ten, który jest niepotrzebny pobytu w szpitalu, no to jest dla pacjenta, który ma lat 80 parę, no to jest niedobry, no po prostu nie będzie z tego żadnego pożytku na pewno. A z całą pewnością przewlekła obecność wirusa w organizmie też im nie tak. pomaga. Więc tak, tak. No, z Także, tych powodów. No, czyli ewentualna sugestia jest, żeby w momencie, kiedy do poniedziałku się nie wyeliminują, żeby jednak zdobyć tą drugą paczkę Paxlovidu i potraktować ich tutaj porówno, no bo nie możemy wybrać, który jest lepszy. No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. No cóż, drodzy Państwo, wracamy teraz do pytań. Lekarz nie chce zaszczepić seniora, a starym, bo prewenar był podany 4 lata temu, a skuteczność prewenaru jest 5 lat. To nieprawda. Proszę Państwa, nie ma takich danych. Mało tego, są już rekomendacje, które mówią o tym, że star można podać po prewenarze, tylko że należy poczekać rok. Taka jest koncepcja, że jeżeli ktoś miał wcześniej podany prewenar 13, bo była to szczepionka do niedawna jedyna skoniugowana dla dorosłych, no to 13 serotypów jakby no ma, natomiast pozostałych 7 nie ma. I tu można po tej 13-walentnej szczepionce rozszerzyć szczepienie 20-walentną. Natomiast trochę jest tu problem też z tym, że część pacjentów była szczepiona szczepionką pneumo 23, tą nieskoniugowaną. I tutaj były wątpliwości, ponieważ ta szczepionka na dosyć długi czas powoduje taką alergię. I znamy to z doświadczeń ze prewenarem, że za wcześnie podany prewenar po tej szczepionce pneumo 23 czy pneumowax 23 dawał po prostu bardzo słabą odpowiedź. I tutaj czekamy na badania. Wydaje się, że ten roczny odstęp, jakie są wytyczne, ja tu zresztą też dzisiaj miałem o tym mówić, więc skoro Państwo o tym są teraz, to jest bardzo odpowiedni slajd już przygotowany. Jeśli Państwo rozważaliby szczepienie przeciwko pneumokokom, to taką szczepionkę możemy rozważyć, w sensie jeżeli chcemy podać o po apeksnarze tą polisacharydową, to powinniśmy odczekać rok i właśnie zawsze w tej kolejności powinniśmy zaczynać, czyli najpierw podawać szczepionkę skoniugowaną, a potem polisacharydową. To jest związane po prostu z immunologią szczepionek. W szczepionce polisacharydowej jest bardzo duża ilość antygenu i to jest ten problem, który powoduje, że no, mamy słabszą potem odpowiedź na szczepionkę skoniugowaną. Przepraszam, bo tutaj jeszcze problem.
No dobrze, drodzy Państwo, mam nadzieję, że za chwilkę ten slajd się uda mi pokazać, bo mi coś tutaj się niestety nie chce wgrać, ale za moment to Państwu pokażemy i będzie już, mam nadzieję, widoczny ten schemat, który jest obecnie zalecanym schematem do podawania, czyli jedna dawka szczepionki 20-walentnej, a jeśli ktoś myśli o tym, żeby podać jednak 13-walentną, to ten odstęp powinien wynosić co najmniej rok, jeżeli chodzi o szczepienie osób 65+. Ale z punktu widzenia podania szczepionki 20-walentnej do 13-walentnej nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić już po roku i tu można by jak najbardziej tę sytuację, o której Państwo pytali, już, że tak powiem, rozstrzygnąć na korzyść pacjenta, czyli po prostu podać mu szczepionkę. Pytanie jest takie, czy możemy teraz, żeby nie zbyt dużo jeszcze czasu poświęcać na pytania, chociaż jak widzę, Państwo macie tutaj trochę, to może jeszcze szybciutko na pytania odpowiedzmy. Czy szczepić się od alergii, jak mam na pyłki? No cóż, Państwa, czy odczulać się na pyłki? Jeśli jest skuteczna metoda, to warto, ale trzeba to zdecydowanie zrobić pod kontrolą alergologa, stwierdzić najpierw, na co mamy uczulenie. Sporo jest preparatów w tej chwili próbujących właśnie wywołać tolerancję na pyłki, więc spróbować można. Jaki powinien być odstęp między infekcją COVID a pierwszą dawką szczepionki przeciwkościowemu zapaleniu mózgu? Proszę Państwa, generalnie COVID może zmieniać odpowiedź na szczepienia, czytamy o tym w publikacjach. Wydaje się, że jeśli to był przebieg istotny klinicznie, to 3 miesiące odstępu mogą być tutaj dobrym pomysłem, bo no, obawiamy się trochę, że COVID jednak zmniejsza aktywność naszego układu odporności i to może być po prostu słabsza, jeśli nie ma jakiejś dużej pilności szczepienia. Oczywiście szczepionka przeciwko kluczowemu zapaleniu mózgu jest trzydawkowa, w związku z tym też no, jakby jest ten moment, że kilka będzie tych pobudzeń. Natomiast no, tak jak mówię, ja bym tutaj stosował taką zasadę, jeśli ciężki COVID to jednak 3 miesiące, jeśli lżejszy, to można ten termin skracać. No dobrze. Skoro tak dużo szczepionek się marnuje, to czemu nie można ich uwolnić dla chętnych? Nie wiem. Proszę pytań do mnie nie kierować, to możemy tylko pytać no, właściciela tych szczepionek, czyli polskie władze. To są decyzje no, na poziomie centralnym, więc no, my możemy tylko się martwić, że rzeczywiście jest jakaś część osób, które by chciały się zaszczepić, a nie mogą. Więc no, tym bardziej, że no, tak jak czytamy, prawda, personel medyczny jest przecież bez ograniczenia wiekowego, czyli jednak jakieś zagrożenie jest. Co pytacie jeszcze o molnupiravir? On jakoś, no, jego skuteczność wobec COVID-u w tej chwili nie jest oceniana najwyżej z tego co czytamy. Jest też lekiem, który daje dosyć duże ryzyko mutacji wywołujących, jakby dających oporność wirusa na ten lek, więc jakoś ten lek nie posiada w moim pojęciu dużego znaczenia klinicznego, ale jak nie ma innych leków, no to oczywiście tutaj ta szansa jakaś jest. Molnupiravir oceniany w tych badaniach klinicznych dawał skuteczność mniej więcej 40-50%. No dobrze, drodzy Państwo, chyba na szybko już byśmy mogli powiedzieć, że pytania wszystkie zostały. Nie próbować pół dawki Paxlovidu dla 2 pacjentów. Nie, proszę Państwa, to nie ma sensu, bo ta pół dawki no, tylko no, może spowodować, że wirus się
jakoś będzie miał ułatwione, nie, no nie, mutowanie. My nie chcemy leczyć połową dawki. Ja bym powiedział, że ci pacjenci z immunosupresją to nawet będą mieli wskazanie do większej dawki lub wydłużenia dawkowania, prawda? Nie 5 dni, tylko na przykład właśnie 10. Także niestety to jest mało skuteczne. Zresztą tu Pira pisze, że jeżeli skrócimy, to może być po prostu replikacja, nawrócić i zamiast uzyskać poprawę, to jeszcze osiągniemy jakby, no nie wiem, drugi taki szczyt pobudzenia replikacji, więc moim zdaniem to nie ma tutaj zastosowania. No dobrze, proszę Państwa, Krzysztof, czy ty jesteś z nami? Może teraz byśmy jeszcze porozmawiali o gruźlicy, bo rozmawialiśmy o sprawach bieżących. Tak, halo, tak. Halo. Tak, jestem, słuchać mnie? Tak, słuchać cię świetnie. Czy ty wysyłałeś mi jakieś slajdy? Znaczy moja pracownica Ewa wysłała. A dobrze, to już ściągam, to poproszę jeszcze o sekundkę, także proszę cię o krótki wstęp, a ja w tym czasie ściągnę prezentację. Jasne, ale jeszcze jakby przypomnę, że tak dzisiaj to ad hoc nasze spotkanie. Oczywiście, jasne. Ale obiecałeś mi też kilka slajdów, także pytanie, czy ci się udało je znaleźć. Jeden mam, zaraz postaram się go przywołać, a teraz szybciutko wgram twoje, żebyś mógł już zacząć, ale powiedz mi, najpierw nam powiedz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o gruźlicę w twojej ocenie, w sensie ilości pacjentów, czy rośnie, coś się dzieje epidemiologicznie, o czym chcesz wiedzieć? Z naszego punktu widzenia, czyli szpitala w Jaroszowcu, tak, jest większa ilość pacjentów. Zresztą mamy też problem jakby z ryczałtem, bo w okresie po-covidowym przy braku diagnostyki, no najwyraźniej nasze wykonanie gruźlicy może być na tyle małe, że możemy teraz no, radykalnie mieć niższy ryczałt przy około 10% wzroście ilości pacjentów chorych na gruźlicę. Natomiast no, ponieważ wiele rzeczy się dzieje, to ja tak troszkę dochodzę do wniosku, że my w Jaroszowcu rzeczywiście specjalizujemy się bardzo ciężkimi przypadkami chorych na gruźlicę. Jeżeli, nie wiem, ja już mogę, tak? Czy ty mi będziesz? Tak, proszę, slajdy już są. Tak, proszę Państwa, no robimy sobie różne analizy w naszym szpitalu, bo ostatnio WHO też przekazało informację, że wzrosła śmiertelność, wzrosła zapadalność i śmiertelność, jeżeli chodzi o gruźlicę. No i my też od 2007 roku mam taką naszą analizę ze szpitala. Proszę zobaczyć też, jak zmienia się ilość pacjentów u nas. W 2007 roku było 622, w 8 799, a w 20 roku już 242, ale też proszę zobaczyć, jaki procent zgonów. 9,3 za 2007 rok. A powiedzmy sobie, że w 20 roku 19,8 i to nie można powiedzieć, że my nie umiemy leczyć gruźlicy, tylko po prostu niestety pacjenci są wykrywani już w stanach bardzo ciężkich, z bardzo dużą ilością chorób współistniejących. No my, tak jak mówię, mamy tą przypadłość, że bierzemy pacjentów de facto ze szpitali, z SOR-ów, nie bezpośrednio z, powiedzmy sobie, z przychodni, więc tam w przychodniach pacjenci są jednak mimo wszystko deczko lżejsi. Mamy też od 2012 roku, analizujemy sobie ilość chorych na gruźlicę lekooporną. No i tutaj wezmę sobie do 2012, do 2016 roku, to praktycznie też ten współczynnik zgonów w gruźlicy lekoopornej był dosyć wysoki, ale my, jak też przypomnę, w Polsce nie używaliśmy leków najnowszej generacji. Stąd cały czas biliśmy na alarm, że problemem jest gruźlica wielolekooporna. W 2017 roku pierwszy raz użyliśmy leku najnowszej generacji, jednego tylko z czterech, pięciu leków bedokilinę czy Sirturo i rzeczywiście ta skuteczność nam się podniosła, ale znowu proszę zobaczyć ostatnio 19-20
niestety, ale cały czas jakby te przypadki chorych na gruźlicę są no, wykrywane zbyt późno i po prostu ten współczynnik jakby u nas też śmiertelności jest dosyć wysoki i znaczy, jeżeli chodzi o gruźlicę lekowo-wrażliwą, to on nie odbiega od statystyk europejskich, no bo tam jest w tym roku było 16% śmiertelności, na 10 milionów zmarło 1 600 000 ludzi. Natomiast tutaj no mamy za rok 2021 na przykład 13, czyli tutaj jest u nas lepiej, jeżeli chodzi o średnią światową. Natomiast średnia światowa dla gruźlicy lekoopornej to jest blisko 40% śmiertelności. No my uzyskaliśmy, powiedzmy sobie, nikt nam nie zmarł w 2001 roku, a w 2002 roku 11%, jedna osoba de facto nam zmarła. Jeszcze raz podkreślam, że to jest przede wszystkim wynik ciężkości przypadków i różnych chorób współistniejących. Dla nas, znaczy tutaj jakby tym elementem takim dosyć istotnym to jest to, czy pacjentów chorych na gruźlicę powinniśmy leczyć w szpitalu, czy powinniśmy leczyć w domu. Jeżeli chodzi o polskie prawo, no to generalnie ustawa mówi, że pacjentów prądkujących bądź z uzasadnionym podejrzeniem prądkowania należy izolować i leczyć w szpitalu. Tylko tyle, że niestety, ale jakby cały czas pokutuje informacja o tym, że to prądkowanie to jest tak naprawdę krótkie od momentu skutecznego podania leków przeciwprądkowych, to będzie dosłownie kilka tygodni. Ale jeszcze przepraszam, jedną myśl wtrącę, mianowicie wracając do gruźlicy lekoopornej, dlaczego w moim odczuciu ona przestaje już być, nazwijmy to, trudniejszym problemem, z tego powodu, że rzeczywiście otrzymujemy leki najnowszej generacji. No jeżeli tutaj u nas ten współczynnik śmiertelności jest przy gruźlicy lekoopornej niższy w 2022 roku niż przy gruźlicy lekowrażliwej, to możemy powiedzieć, że po, no powiedzmy sobie, rocznym okresie doświadczeń z tymi lekami, rzeczywiście ta skuteczność pozostawania przy życiu pacjentów chorych na gruźlicę jest znacznie lepsza. Czyli na dzisiaj, oczywiście nie powiem to jako pewnik WHO, tylko swoją własną definicję, to możemy mówić, że gruźlica lekooporna przestała być lekooporna, bo jest lekowrażliwa na leki najnowszej generacji. Natomiast no tak. Problem w gruźlicy lekowrażliwej pozostał, ponieważ kuracja lekami najnowszej generacji to jest kilkaset tysięcy złotych. To jest niemożliwe, żeby, powiedzmy sobie, przy dużej populacji gruźlicy lekowrażliwej podawać takie leki. Natomiast no, cały czas uważamy, że sukces leczenia jest wynikiem tego, że osoba chora po prostu łyka tabletki wtedy, kiedy ma łykać, a nie wtedy, kiedy mu się wydaje, że powinien łykać, czy nie powinien łykać. No i tutaj jakby kluczowy element no, to jest to, ta kwestia, powiedzmy sobie, tego czasu prądkowania. No, dlaczego ona jest kluczowa? No, dlatego, że osoba, jeżeli będziemy do tego lekceważąco podchodzić, no to zwiększymy sobie i populację osób, które będą nosicielami gruźlicy, czyli zamiast zmniejszać, to de facto będziemy zwiększać. Myśmy oczywiście tutaj, no, zalecenie PTHP mówi, że przyjmuje się arbitralnie, że badanie osób z kontaktu jest uzasadnione. Jeżeli styczność z chorym dodatnim wynikiem bakterioskopii pwociny trwała łącznie co najmniej 8 godzin, a jeżeli dodatnie były tylko posiewy, to co najmniej 40 godzin. Natomiast no, na przykład weźmy pod uwagę pracowników szpitala. No, też nie jest tak, że pielęgniarka jest 8 godzin z pacjentem. No, umówmy się, w żaden sposób. Więc tylko tyle, że jeszcze lat temu trochę te pielęgniarki nie miały w ogóle zabezpieczenia tak naprawdę. Pamiętam rok 2008, kiedy przyszedłem do pracy i pielęgniarki miały jedną parę rękawiczek i jedną maskę chirurgiczną na cały dzień. Także tak to wtedy wyglądało. Natomiast my zrobiliśmy sobie analizy, ale może jeszcze tą. W 2015 roku zrobiliśmy analizę w naszym szpitalu na dokumentacji medycznej
na grupie 250 osób i proszę zobaczyć, w preparacie AFB 208 nadal miało prądki, 232 prądki były hodowane, tutaj dalej jest 151 po dwóch miesiącach, wydychały prądki, w hodowli 119 osób, po trzech miesiącach 94 i w hodowli 29. Ale na potrzeby ostatniego programu i współpracy z WHO bardzo szybko zrobiliśmy analizę ostatnich 200 pacjentów w naszym szpitalu. No i te wyniki też nie są, że tak powiem, zadowalające, bo proszę zobaczyć, tu poszerzyliśmy jeszcze o hodowlę płynną midget. I proszę zobaczyć, w preparacie na 200 osób po miesiącu czasu 187 nadal ma wydycha prądki co do złotego standardu, czyli w hodowli, czyli hodowla Lovensona Jensena 178 osób nadal u nich rosną te prądki, aż dopiero w piątym miesiącu przy tej grupie 200 osób, dopiero w czwartym 4 osoby no, nie mają. Tylko problem jest taki, że tak naprawdę no do końca nie wiadomo, kto będzie tym nieprądkującym. To statystyka może sobie mówić tak, że powiedzmy sobie zakazi się ma niewielka ilość osób, problem tylko jest, że nie wiadomo, kto się zakazi, że umiera 16% ludzi. No, teoretycznie myśmy na to nigdy nie zwracali uwagi, bo w Polsce ten współczynnik zgonów był bardzo niski. No tylko tyle, że możemy powiedzieć, ok, niech się ten współczynnik utrzymuje poza naszymi granicami, do nas nie dojdzie i jakby tutaj my się nie musimy martwić. No ale jak to się mówi w statystyce, jak idzie pies z człowiekiem, to statystycznie każdy ma po trzy nogi, tak? Więc nie jest tak, że po prostu tu statystycznie możemy powiedzieć, a to nie chronimy, czy róbmy coś, no... Zmniejszajmy na przykład zabezpieczenia przeciwprądkowe, zmniejszajmy to zabezpieczenie też społeczne przeciwprądkowe, bo, no, bo statystycznie jest tak, a tak, prawda? Gdybyśmy pojechali do Chin, Indii i tak dalej, no to tam statystycznie jest inaczej, jest więcej. I teraz, no tutaj jest, ale Paweł, czy ty możesz teraz pokazać ten slajd, który ty masz? Mogę, już odpowiadam. Mówisz o slajdzie, który pokazuje, ile jest gruźlicy? Gdzie? Tak, znaczy aczkolwiek szukaliśmy, bo ja miałem kilka lat temu informację, że gruźlica znalazła się w pierwszej dziesiątce chorób najbardziej śmiertelnych. No tak, to mówisz o ale chorobach zakaźnych, czy w ogóle? Nie, o wszystkich. Na pierwszym miejscu były bodajże udary, potem zawały. Gruźlica wtedy wyprzedziła HIV. Niestety nie mogę w tej chwili znaleźć tych danych jakby najnowszych. To było parę lat temu. No teraz ilość, COVID na pewno przebił ilością zgonów gruźlicę, bo było więcej niż 1 600 000. Natomiast no gruźlica występuje wszędzie i to, co też... Zresztą pewnie Państwo będziecie mówić, dzisiaj rozmawialiśmy, ja sygnalizowałem chyba rok temu, że osłabienie systemu immunologicznego w wyniku COVID pacjentów z gruźlicą, gruźlicą latentną, że to się niebawem odbije w zwiększeniu ilości chorych. I teraz też WHO mówi o tym, że dzisiaj tak naprawdę obserwujemy to zwiększenie ilości chorych na gruźlicę, które jest wynikiem na razie COVID-u. Tam są dwie przyczyny, to znaczy jedno to osłabienie, a druga jest to, że bardzo dużo szpitali przeciwgruźniczych było zamieniane w szpitale covidowe i jakby skoro rozpuszczono pacjentów, to znowu też tu logika mówi, skoro puszczono pacjentów prądkujących do domu, to trudno się dziwić, że jest w tej chwili więcej chorych na gruźlicę, prawda? No bo jeszcze na dodatek była kwarantanna, na dodatek było ograniczenie wychodzenia na świeże powietrze, więc ci ludzie więcej przekazywali materiału w swoim własnym środowisku. Także tutaj ja bardzo dziękuję za to znalezisko, aczkolwiek będę jeszcze naciskał, jeżeli można, bo na takie informacje, jak to wygląda, bo to na pewno tutaj, Paweł, jesteś ekspertem. Zaraz, bo ja też znam ten slajd, o którym mówisz, za chwilkę to myślę, że spróbuję znaleźć. Teraz wracamy do twojej prezentacji. Tak. No i teraz jest taka sytuacja, że no, tutaj sprecyzuję jedną rzecz, mianowicie
27 jesteśmy zaproszeni do Lwowa na konferencję dotyczącą Mozinga przez pana profesora Borysa Kuzminowa, no ale ona de facto dotyczy chorób zakaźnych, ponieważ pan profesor jest szefem laboratorium mikrobiologicznego w Ukrainie i tam szczególnie zajmuje się kwestią COVID-u i tu obiecał, że też państwu powie, jak to wygląda. Natomiast no ja z natury rzeczy jakby zajmuję się problematyką gruźlicy i jestem zaproszony, jesteśmy z profesorem Nowobijskim, z Pawłem, mam nadzieję, że profesor Zielonka będzie przynajmniej online zaproszeni właśnie na tą konferencję. Natomiast niedawno też byłem na konferencji, którą w Łódzku, organizowanego przez profesora też znanego państwu Waleckiego, nazwał to Okrągły Stół, jeżeli chodzi o gruźlicę. No szanowni państwo, no co można powiedzieć? No, dodawanie w tej chwili tej emocji, że cały czas Ukraina ma dużą ilość chorych na gruźlicę, no to jest prawdą. No, jeżeli jest na przykład tak, że w samym do marca na Wołyniu wykryto 32 przypadki chorych na gruźlicę wśród dzieci, a w ubiegłym roku było 26 za cały rok, no to umówmy się, coś jest nie tak. Natomiast Ukraina generalnie weszła w system leczenia gruźlicy, system ambulatoryjny. I tutaj jakby no z naszych rozmów z kolegami z WHO, no oni są zadowoleni, że zwiększa się wykrywalność gruźlicy w Ukrainie. Tylko tyle, że no jak my patrzymy na słupki wykrywalności, teraz też nie chcę państwa to tym epatować, ale jak my patrzymy na słupki wykrywalności w stosunku do Polski, no to po prostu jest tego bardzo dużo. Oczywiście, że Ukraina boryka się ze wszystkim, ze wszystkimi brakami. No, ja od momentu wybuchu wojny cały czas jakby próbuję i staram się namówić, żeby również kierowano pomoc dla tych podmiotów, które Ukrainie aktywnie jeszcze funkcjonują na rzecz walki z gruźlicą. No i przez ostatni czas otrzymałem prośby o różne, że tak powiem, zakupy. Jak mówię, ja nie zajmuję się kwestią pomocy humanitarnej, namawiam na pomoc tym ośrodkom i tutaj, tak powiem, rozmawiałem z Pawłem, zastanawialiśmy się, jak spowodować, czy jak znaleźć środki na to, żeby można było na przykład kupić materiały dla laboratoriów mikrobiologicznych, laboratoriów prądka gruźlicy w Ukrainie i padły jakieś tutaj z naszej strony te pomysły, że albo spróbujemy zrobić zrzutkę, no albo i tutaj ja podaję taką możliwość, pomysł, mianowicie przy naszym szpitalu istnieje stowarzyszenie na rzecz walki z gruźlicą, mykobakteriozą i chorobami płuc. Myśmy za bardzo nie byli aktywni przez lata, bo umówmy się, w 2017 roku dostaliśmy dosyć dużą podwyżkę na leczenie gruźlicy, więc to wszystko, ta gruźlica wydawała się, że niedługo tak naprawdę w Polsce my ją eradukujemy. Także to nasze stowarzyszenie wiele nie zrobiło. No niemniej jednak istnieje, jest konto bankowe i tutaj jeżeli państwo byście mieli jakby chęć po to, żebyśmy mogli no na przykład kupować te materiały dla laboratoriów w Ukrainie, to takowa możliwość jest. Inną możliwością jest mianowicie też od dłuższego czasu, w zasadzie od wojny, namawiam polskie instytucje naukowe na formę współpracy naukowej z Ukrainą i mam nadzieję, że 27 kwietnia jadąc do Lwowa z panem profesorem Romuanem Nowobijskim pojawi się tam też również możliwość współpracy naukowej, bo wiadomo, że w sferze nauki w tej chwili środków jest mnóstwo, a te środki również można wykorzystać na przykład na poszerzone badania, powiedzmy sobie, nad populacją chorych na gruźlicę i również też na badania, czy te osoby są prądkujące, czy prądkujące nie są. Także no to jest taka ewentualna propozycja, powiem, do tej próby pomocy podmiotom, które jeszcze w Ukrainie, że tak powiem, zostały. I Paweł, jeżeli możesz pokazać ten twój slajd.
już pokazuję. Tutaj jeszcze prosimy o zachowanie tego rachunku bankowego. Zdaje się, że Państwo, nie wiem, czy Wy jesteście też instytucją pożytku publicznego, czy można ten 1%... Nie, nie, niestety nie. Kiedyś byliśmy, ale okay. W tej chwili nie, także... To jeszcze będziemy puszczać to, ten numer konta, a tutaj jest właśnie, to są główne przyczyny śmierci na świecie, a to, o czym ty mówiłeś, to pojawia się tutaj gruźlica na 8. miejscu, jeśli chodzi o przyczynę śmierci w krajach o niskim dochodzie, czyli na 8. miejscu, a wśród chorób zakaźnych to jest na 5. miejscu jako przyczyna. Przeciwa HIV, zobacz. No tak, 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 tak. A to jest jeszcze przed pandemią oczywiście, bo to jest 2019 rok. Nie widziałem świeższych danych. Myśmy tam nanosili w 2020 roku dane covidowe na te dane właśnie z 2019. Być może są już dane z 2020 roku, ale jeszcze tego raportu WHO nie widziałem. Także, no ale tak czy inaczej, śmiertelność z powodu gruźlicy, jak spojrzeć, ja przy tej okazji szukania spojrzałem na przykład na dane z Indii. Tam śmiertelność rośnie z powodu gruźlicy, nie spada. Więc to jest też ważne, że my musimy patrzeć na cały świat, jeżeli chodzi o te wskaźniki, bo w naszym regionie, gdzie opieka jest dobra, leki dostępne i tak dalej, no to oczywiście ta śmiertelność może być niższa czy spadająca. Natomiast w krajach, gdzie jest słabszy dostęp, gdzie chorzy są również starsi i w gorszej formie ogólnej, no to gruźlica może być tym kolejnym czynnikiem, który zwiększa śmiertelność, prawda? Tak, ale ja tu jeszcze może zwrócę na jedną rzecz uwagę, mianowicie żebyśmy też nie patrzyli na to, że w tej chwili wojna i napływ uchodźców z Ukrainy to jest coś, co jakby nagle się zdarzyło i teraz my w tym wypadku jesteśmy zagrożeni. Od lat sygnalizowaliśmy, że globalizacja, że podróże, że lotniska, że porty komunikacyjne, że przede wszystkim to jest napływ właśnie ludności z tego biedniejszego świata. My staliśmy się tym światem bogatszym, prawda? Więc to nie jest tak, że dzisiaj mówimy o tym, że Ukraińcy są, to my mamy się czuć zagrożeni. To nie. My mamy się czuć zagrożeni, dlatego że w ogóle na świecie problem gruźlicy narasta, a nie maleje. Mamy się tym martwić, że Polacy są nieświadomi problematyki gruźlicy i po prostu nie wiedzą nic na ten temat, szczerze powiem. No, jeżeli ja mam pytania, że to słyszałem, że gruźlica wraca, no przepraszam, jakie wraca? Tylko przez chwilę byliśmy, że tak powiem, w dobrej sytuacji. Natomiast no, zaczęliśmy jeździć, latać, sprowadzać do pracy ludzi z różnych regionów. I tutaj też przypomnę, Paweł, twoje słowa, jak ty mówiłeś, że we Wrocławiu czy w Obornikach, tam są chorzy na gruźlicę, ale nie Ukraińcy. No oczywiście, dokładnie tak. Tam jest cały świat, się u nich, że tak powiem, Filipiny i jakaś tam, no... Wietnam, Kazachstan, Korea, oczywiście. No dokładnie, no więc jakby popatrzmy na to z perspektywy tego, że przez chwilę byliśmy krajem o dobrych współczynnikach, a teraz jesteśmy krajem, który stał się krajem swego rodzaju frontowym, jeżeli chodzi o mikrobiologię. Tranzytowym też. Tak, bo do tej pory to tym krajem frontowym była Ukraina, tak umówmy się szczerze. Natomiast no, dzisiaj ta granica się przesuwa w naszym kierunku. No plus to, że Polska się dobrze rozwija, szuka pracowników w różnych regionach i tyle. I teraz potrzebne są programy profilaktyczne, przypominające ludziom, że to istnieje, że problem z gruźlicą jest taki, że zakażenie i długo, długo nic, prawda? Tak. Nie wiadomo, czym się zakazisz, czy lekooporną, czy lekowrażliwą. No i tutaj te statystyki są troszkę takie mylące, bo owszem, teoretycznie ludzie zakażeni, no nie jest to tak łatwo się zakazić, nie jest to tak łatwo, że tak powiem, zachorować, ale niestety, jeżeli już się zakazisz, że zacharujesz, to ten współczynnik zgonu jest zdecydowanie wysoki, więc lepiej z tyłu głowy mieć, żeby się nie zakazić, nie zachorować, a z naszego punktu widzenia, jako tych, którzy organizują pracę szpitali, robić wszystko, żeby pracownicy, żeby
żeby powiedzmy sobie osoby towarzyszące, szpitale były, żeby szpitale nie były generatorem żywych prądków gruźlicy. Tak. Myślę, że tyle możemy w tej chwili powiedzieć. Niestety dane spływają z dużym opóźnieniem, te epidemiologiczne. One są gdzieś może prezentowane na konferencjach, natomiast jeżeli szukamy oficjalnych raportów, no to takie znajdujemy jak tutaj w ECDC, gdzie kraj po kraju można sobie prześledzić, jak wygląda sytuacja, no ale one się kończą na 2021 roku, także tych danych epidemiologicznych za ubiegły rok jeszcze nie mamy. No ale jak Państwo widzą, tak, możemy sobie tutaj prześledzić trendy, to jednak w wielu krajach te trendy zaczynają skręcać w górę. Czy to będzie trwały trend, czy to będzie chwilowa sytuacja, no trudno powiedzieć, ale jak spojrzymy, to właściwie wszędzie, gdzie ten monitoring jest czuły, widać odgięcie jakby w tej grupie, prawda, i mamy tak jakby no, wzrost wykrywalności, nie chcę powiedzieć zapadalności, bo to może być mylące, ale na pewno jest więcej przypadków, czy to są te, które nie były diagnozowane w czasie pierwszych lat pandemii, no trudno powiedzieć, czy są to nowe zakażenia, czy reaktywacja w wyniku COVID-u, bo też o tym, prawda, mówimy i trzeba na to zwracać uwagę. Pojawiają się publikacje mówiące o tym, że na skutek zaburzeń odporności po-COVID-owych może być większa szansa na reaktywację tej latentnej gruźlicy. Także to wszystko, ja tu pokazuję specjalnie cały raport, on jest do ściągnięcia z ECDC. No te dane, tak jak mówię, za ostatnie dane za 2021 rok, jeszcze nie mamy danych za 2022. Teoretycznie, biorąc pod uwagę, że 2022 był już trochę bardziej, no, można powiedzieć, powrót do funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, więc teoretycznie powinniśmy widzieć więcej wykrytych przypadków. Polska, jak tutaj widać na tych wykresach, mogą Państwo to zobaczyć, za 2021 rok, no też widzimy ten element jakby takiego trochę no, odchylenia tej krzywej zachorowań i czy ten trend się utrzyma, czy wzrośnie liczba przypadków, czy też nie, no, trudno powiedzieć. Na pewno nie wróciło to jeszcze do poziomu z 2019 roku, prawda? To wciąż jeszcze jest mniejsza liczba przypadków niż w 2019. Tu jeszcze Wiesław pisze do nas, więc czym prędzej to publikuję. 1 600 000 osób zmarło z powodu gruźlicy w 2021 roku i to jest 13. przyczyna śmierci w całym 2021 roku. Super, bardzo dziękujemy, bo ja tych danych nie znalazłem. One są w tekście, więc pewnie, bo ja szukałem po wykresach, no a jest to druga spośród chorób zakaźnych po HIV-AIDS, czyli jednak HIV-AIDS byłby, after COVID, czyli po COVID-zie jest to druga przyczyna śmierci ponad nawet to, co HIV i AIDS wywołuje. Jeżeli mogę też, Paweł, dodać, weź też pod uwagę, że my ostatnio mamy coraz lepszy sprzęt wykrywania tak. gruźlicy. Tak? Ja to tak jako anegdotkę powiem, że lata temu, jak mieliśmy stary, znaczy rok temu mieliśmy stary mikroskop i po badaniach generalnie u pacjentów nie wychodziło już nic, a dostaliśmy nowy mikroskop, no i nagle okazuje się, że w tych samych badaniach jednak prądki są. No i lekarze mówią, no rany gorzkie, no jak to, przecież nie było. A nasza kierownik laboratorium mówi, no po prostu mamy lepszy sprzęt. I rzeczywiście no tak. W tej chwili jest lepszy, jest więcej. Trzymam kciuki za profesora Augustynowicz-Kopeć, żeby te nasze laboratoria w Polsce były bardziej zorganizowane i
do czego mam nadzieję się pani profesor uda zrobić. Także to też trzeba wziąć pod uwagę, że sprzęt jest coraz lepszy i metody diagnostyki są coraz lepsze, byle tylko były używane, aczkolwiek szczerze mówiąc, no jeżeli ktoś chce zlecić badanie prądka, to niestety to są kwoty rzędu kilkuset złotych i to też może być dla wielu, szczególnie dla lekarzy rodzinnych, kwestia zaporowa. No tak, wtedy pacjent musiałby być w przychodni skierowany do środka szpitalnego, prawda? To nie da się inaczej tego zorganizować. No tak, tu jest jeszcze to podsumowanie WHO, to jest właśnie ten tekst, który podesłał Wiesław. 1 600 000 osób zmarło na gruźlicę, w tym 187 tysięcy zakażonych wirusem HIV. Na całym świecie gruźlica jest 13. przyczyną śmierci, drugim najczęstszym zabójcą zakaźnym po COVID. Szacuje się, że w 2021 na gruźlicę na całym świecie zachorowało 10 600 000 osób, 6 milionów mężczyzn i 3 miliony ponad kobiet i 1 200 000 dzieci. Szacuje się, że na gruźlicę na całym świecie, a to powtórzyło się, aby osiągnąć globalny cel i tak dalej, no to już może mniej ważne, gruźlica wieloodporna pozostaje kryzysem zdrowia publicznego i zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Tylko około 1 na 3 osoby z gruźlicą lekooporną uzyskało dostęp do leczenia w 2021 roku. Tak, ale to potwierdza, że leczenie gruźlicy lekoopornej jest szalenie drogie w tej chwili i rzeczywiście. No. A dziękuję też tutaj za ten komentarz pana, bo to nawet jest miło, że inne osoby też znajdują tą problematykę, także bardzo, bardzo dziękuję. Super, bardzo ci dziękuję. Krzysztof, jeszcze raz pozwolę sobie tutaj państwu pokazać ten adres, znaczy numer rachunku bankowego, jeśli państwo macie dostęp do środków lub znacie instytucje czy organizacje, które mogłyby wesprzeć działania na rzecz walki z gruźlicą, to my się tu bardzo mocno też do tego dołączamy. Te środki będą wykorzystane też i na wsparcie, jeśli tylko takie potrzeby by się okazały naszych ukraińskich przyjaciół. Więc warto przekazać ten numer, do każda darowizna też może być odliczona od podatku trochę chociaż, więc to też jest jakaś forma zawsze takiego pozytywnego działania, tym bardziej, że się właśnie rozliczamy, zdaje się, z PIT-ów niebawem, to będzie już ten termin ostateczny nastąpi, rozliczenia, ktoś się jeszcze nie rozliczył. No dobrze, drodzy Państwo, to w takim razie na ten myśmy skończyli. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztof, jak zawsze za Twoje cenne uwagi. A my wracamy do naszych tematów bieżących i tutaj ja chciałbym jeszcze z Państwem chwilę porozmawiać o właśnie Europejskim Tygodniu Szczepień przez pryzmat oczywiście aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Pamiętajmy, wracamy do pewnych początków. Nie chcę tutaj oczywiście aż tak głęboko sięgać w historii aż chorób zakaźnych, ale warto przypomnieć, że pierwsza opisana epidemia w historii ludzkości nowożytnej to był dur brzuszny i szczepionka przeciwko durowi brzusznemu do dziś jest aktywnie stosowana. Oczywiście nie stosujemy już jej w tej chwili powszechnie w Polsce, ale jeśli wyjeżdżacie w regiony, gdzie dur brzuszny nie został jeszcze całkowicie opanowany, to tam się te szczepionki podaje. Szczepionka musi być reaktywowana co 3 lata, czyli nie ma po tej szczepionce trwałej odpowiedzi, trwałej pamięci, jest bezadiuwantowa i raz na 3 lata po prostu trzeba tę szczepionkę powtarzać. Natomiast jeśli Państwo spojrzycie na aktualną listę największych zabójców ludzkości, to mamy tutaj praktycznie historię sukcesów szczepień, bo czy to będzie wścieklizna, czy ospa prawdziwa, czy cholera, czy gruźlica, czy tężec, polio, odra,
żółta febra, wszystkie te problemy, te choroby zostały w mniejszym lub większym stopniu ograniczone dzięki szczepieniom. O szczepionce przeciwko ospie prawdziwej kiedyś mówiliśmy, więc ja już nie będę tego powtarzał. Pamiętamy, że ta szczepionka dała nam świat wolny od ospy prawdziwej, ale ten proces uwalniania świata od wirusa trwał ponad 200 lat i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to był wielki sukces, ale chyba trudny do powtórzenia, jeśli chodzi o eradykację. To bardzo też specyficzny wirus, którego udało się wyeradykować, bo człowiek był jedynym rezerwuarem. Natomiast już trochę trudniej jest z innymi wirusami czy bakteriami, których rezerwuary są liczniejsze, albo na przykład tak jak polio, wirus przeżywa długo w środowisku. Ale tak jak powiedziałem, historia XIX-XX wiek to jest pochód wakcynologiczny, dżuma, wścieklizna, wąglik, dur brzuszny, gruźlica, błonica, tężec, krztusiec, to wszystko są szczepionki, które były istotnymi krokami w opanowaniu chorób zakaźnych, które przynosiły dramatyczne skutki, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, i warto o tym przypominać, nie tylko z okazji tygodnia szczepień, ale w ogóle cały czas o tym mówić, że szczepionki to jest produkt, to jest metoda, która powinna być jak najszerzej dostępna, a więc powinniśmy te szczepionki traktować naprawdę jak nie źródło, że tak powiem, dochodu, tylko jak inwestycje w zdrowie i w poprawę bezpieczeństwa. Szczepionki nie mogą zatem być zbyt dużym kosztem dla pacjenta. Moim zdaniem wręcz szczepionki powinny być w pełni refundowane przez system ochrony zdrowia, bo tylko wtedy jest szansa, że szeroko będą mogły być stosowane. Jeśli szczepionka kosztuje kilkaset złotych, to oczywistym jest, że jej zasięg będzie ograniczony i ta cena będzie w pewnym zakresie blokować dostępność. Tak, Agnieszko, chciałaś coś dodać? Tak, bo tym bardziej niepokojące są i smutne takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia teraz, no już jakoś pomału zapominamy o strachu związanym z COVID-19, ze zgonami osób bliższych i dalszych, ale chyba nie ma wśród nas w ogóle osoby, która no nie miałaby kogoś znajomego, kto zmarł z powodu COVID, czy to w rodzinie, czy też wśród znajomych, ale ponieważ o tym dosyć szybko zapominamy, to w tej chwili w grupie ludzi, no całkiem takich, powiedziałabym, nawet gdzieś tam z jakimś wykształceniem, pojawiają się w tej chwili takie stanowiska, że właśnie, a po co się szczepiłeś i zobacz, teraz tyle osób choruje na nowotwory, a tam ktoś zachorował na coś, a to jest po szczepionce i tak dalej. Czyli wiedza niemedyczna, dlatego nie rozwijam dalej tego tematu, bo nie chcę tutaj promować jakichś takich sensacji przenoszonych drogą międzygębną. No, jest to absolutnie dziwne, przykre, bo znając tą historię szczepień i wiedząc, jak wiele istnień zostało ocalonych przez szczepienia różnorakie, teraz ta akcja odwrócenia, gdzie tak naprawdę na naszych oczach działa się sytuacja, gdzie ratowano ludziom życia poprzez szczepienia, a mimo to no, znaczna część populacji jakoś nie może w to uwierzyć, że to jest właśnie ta droga, która może ocalić ludziom życie. Jest to coś nieprawdopodobnego. No ja powiem tak, na podstawie oficjalnie zgłoszonych zgonów z powodu COVID oszacowano, że szczepienia zapobiegły 14,5 miliona zgonów przez pierwszy rok ich stosowania.
a te szacunki jeszcze rosną, kiedy wlicza się już te zgony nadmiarowe, prawda, bez, no, niepotwierdzone testami. Skądinąd wiemy, że większość tych zgonów nadmiarowych to był COVID. W związku z tym, no, mamy na to już w tej chwili matematyczne wyliczenia, że szczepienia uratowały około 20 milionów ludzi. I to jest kluczowe. Dlaczego w takim razie te informacje się, że tak powiem, nie sprzedają? Dlaczego ludzie nie chcą w to uwierzyć? Dlaczego wierzą bardziej jakimś takim pogłoskom od sąsiadki czy kogoś tam, nie wiem, kto chce w internecie się wypowiedzieć, chociaż nie ma na to, na temat ten wiedzy. Skąd to, no tak, się bierze? Dlaczego w tej chwili ludzie nie chcą wierzyć w szczepienia? To się bierze przede wszystkim z tego, że zasiano ziarno pewnej niepewności. COVID stał się chorobą polityczną i w związku z tym również szczepienia, tak samo jak Paxlovid czy inne. Zauważcie, no, Państwo, no, czy my byśmy dyskutowali o Paxlovidzie, że go nie ma, gdyby to był nowotwór? Nie, po prostu COVID jest niewygodnym tematem, w związku z tym wszystko, co go dotyczy, czy szczepionki, czy leki, stały się też takim tematem, którego się unika. W tej chwili nawet moim zdaniem już w mediach też wielu dziennikarzy nie chce pisać o COVID-zie, bo nie jest to klikalne. Ludzie nie chcą o tym słyszeć, zaczyna się takie wyparcie, nie wiem, zmęczenie tym tematem i no, z jednej strony trudno się dziwić, że ludzie po 3 latach, no nie wiem, chyba najczęstszym słowem wypowiadanym w ciągu ostatnich tych 3 lat był COVID i ludzie mają prawo być zmęczeni, ale z drugiej strony my musimy pamiętać o tym, że pandemia się nie skończyła, wirus będzie krążył, nawet jeżeli się odwoła pandemia, to dalej ludzie będą chorować, więc to po prostu stało się tak, że mamy nową chorobę w katalogu chorób i nie wolno udawać, że jej nie ma, nie można nie mieć leków przeciw tej chorobie, prawda, bo tak jakbyśmy w pewnym momencie próbowali udawać, że nie ma problemu, a tak przecież nie jest. Maja się włączyła. Witaj, Maju. Dobry wieczór. Ja tylko chciałam dodać, że oprócz tego zdziwienia, może nie zdziwienia, ale po prostu ja przyjmuję ze zrozumieniem, że mamy dezinformację wobec szczepień, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ją mamy, ale najbardziej zastanawia mnie i smuci postawa medyków. Bo ja nie mam do Was oczywiście żadnego żalu, bo Wy tutaj jesteście akurat tym elementem wśród medyków, który jest świadomy tego, że jest zagrożenie dalej, ale mamy grom medyków, którzy przyjęli ze spokojem, zrozumieniem, a nawet entuzjazmem fakt, że oni się nie przyznają do tego, że są chorzy albo że właśnie są pozytywni. I totalnie nie wymagają takiego czegoś też od pacjentów i z radością wręcz przyjęli możliwość nienoszenia maseczek w warunkach szpitalnych czy POZ-u. Zarażają swoich pacjentów, zarażają się od tych pacjentów i uważają to za coś całkowicie absolutnie normalnego po 25 milionach zgonów na świecie. I tego nie potrafię zrozumieć. Tak po prostu. To jest ten jeden element tej układanki, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Bo ja rozumiem, że nie wiem, no, pani w sklepie ma dość, że pan kierowca ma dość, że pani w szkole też ma dość, ale na dość, bo skoro medycy też mają dość? No, medycy, no, coś to tu też, nie gra. Medycy to też ludzie, że tak się wyrażę. Czyli jakby też, no, medycy też mają pewien zasób, no nie wiem, cierpliwości, wytrzymałości. I na pewno jest zespół wypalenia w tej chwili. Ja nie mówię, że medycy wypierają problem COVID-u i jakby udają, że go nie ma, tylko chodzi o to, że są zmęczeni ciągłym gdzieś takim dużym naciskiem. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio miałem kontakt z moim kolegą lekarzem, bardzo dobrym lekarzem, którego bardzo cenię, i on mi powiedział, że no po prostu przegięliśmy z tym COVID-em. To są słowa kolegi doktora, który
jest zaangażowany w leczenie swoich pacjentów, ale uważa, że COVID w zbyt dużym stopniu zdominował tematykę medyczną. Inne choroby zostały jakby odsunięte w pewnym sensie w cień. No i to spowodowało też taką frustrację, prawda? Jeżeli mówi mi to kardiolog, transplantolog czy pulmonolog, że COVID okej, okay, ale przecież nie tylko COVID istnieje, ludzie mają, nie wiem, astmę, POHP, chorują na raka, dlaczego tylko o COVID-zie mamy mówić? No, jest w tym trochę prawdy w rozumieniu ciężaru medialnego, prawda? Ten temat zajął pierwsze strony gazet, serwisów internetowych i tak dalej. I myślę, że dla części specjalistów, którzy nie zajmowali się leczeniem COVID-u, to jest pewien problem, prawda? Że cały świat na chwilę zapomniał o innej medycynie w cudzysłowie i skupił się tylko na nowym zagrożeniu. Z drugiej strony, my patrząc na statystyki, na śmiertelność, to gdyby nie ta koncentracja na COVID-zie, to by umarło nas 50 milionów, prawda? Więc myślę, że to jest odpowiedź dla tych ludzi, którzy są sfrustrowani, ale no niestety no musi to być po prostu cały czas właśnie pokazywane, musimy o tym mówić otwarcie, że system po prostu nie poradził sobie z pandemią i skutki tego nieradzenia sobie z pandemią są również, rozciągają się na inne choroby. Także tu zresztą Państwo też piszą, że miało być już koniec, a nie jest. No, takie będą fluktuacje. Proszę zobaczyć tutaj ostatni okres kwietnia, znowu jakiś niewielki wzrost. Czy to są święta, czy to są jakieś inne powody, gdzie zaczęliśmy więcej się spotykać. No tak to może wyglądać. Też jest to wiosna i wiosną choroby wirusowe zawsze sobie dobrze radziły. Także marzec, kwiecień to zawsze jeszcze był okres chorób wirusowych, a ponieważ ta dominuje, no to po prostu to widzimy. No tak, no właśnie. Wiecie, to nie jest tak, że choroby minęły czy nie minęły, ale no jeżeli, nie, ja nie wiem jeszcze jak w Polsce w ogóle, chyba wy macie jeszcze przedłużone te noszenie masek, aczkolwiek nie wiem, czy faktycznie w szpitalach, czy w przychodniach te maski się są noszone. Natomiast na zachodzie te maski ze szpitali już wyszły, ogłoszono amnestię, lekarze przyjęli to z dziką radością. No i jest sytuacja taka, że ludzie po prostu boją iść do szpitala, słuchajcie. No autentycznie, tak. Ludzie się boją do szpitala, bo mają praktycznie 100%, że tam zachorują. Idą z, nie wiem, ze złamaną ręką, nogą, bolącym żołądkiem albo sercem, tylko po to, żeby zachorować na COVID w tej chwili. I czy to jest normalne, czy to tak powinno wyglądać, to ja nie wiem. Nie przemawia to do mnie jednak mimo wszystko. A już mówię, ta radość, entuzjazm i przyzwolenie medyków na coś takiego jest dla mnie absolutnie nie do zrozumienia. Wiesz Maja, to jest trochę do zrozumienia, mimo że ja żyję w dużej dyscyplinie nadal i pracując w oddziale zakaźnym, no to tutaj oczywiście my mamy cały czas jakieś choroby zakaźne. I powiem tak, dzielimy sobie obchód na pacjentów covidowych i niecovidowych. Wszyscy teraz są na jednym oddziale, więc trzeba to podzielić. W momencie, kiedy człowiek znowu musi się ubrać w ten strój, no już nie mówię o kombinezonie, ale to jest i butki są inne, i fartuch, i przyłbica, i maska, i czepek, wszystko to nadal stosujemy, to muszę powiedzieć, że trudno się w tym pracuje. To nie jest tak, że to jest ten sam komfort pracy, jak z innymi pacjentami. Żyjemy w tym rynsztunku i w tej dyscyplinie już wiele lat. I wiele lat, no już tak można powiedzieć, no bo już 3 lata. I nie jest to łatwe. Także myślę, że zagubiono jedną rzecz w tym wszystkim, upolityczniając tą sprawę i być może troszkę, tak jak Paweł mówi, przeszacowując jak gdyby te proporcje między mówieniem o COVID i innych chorobach, zagubiliśmy racjonalność, dlatego że tak naprawdę pytanie, czy maski zostaną z nami na zawsze w szpitalu,
jest pytaniem otwartym, ale powinno to już wyglądać inaczej, to znaczy nie powinno być tak restrykcyjne w momentach, kiedy zagrożenie jest niskie, po to, żeby ludzie mogli funkcjonować normalnie, ale po prostu każdy powinien mieć odruch sięgania po maskę, jeśli zagrożenie wzrasta. Czyli po pierwsze nauka zagrożeń, a po drugie odruch sięgania po maskę. Natomiast ten racjonalizm zagubiliśmy gdzieś w tym wszystkim. To znaczy coś, co mogło być bardzo dobrą nauką, stało się tak naprawdę pewnym reżimem i no cóż, w momencie, kiedy to jest narzucony reżim, człowiek marzy o tym, żeby to się skończyło. Także moim zdaniem to jest strata, że nie skorzystaliśmy na tym jako medycy, wykorzystując to właśnie w taki sposób. No ale z drugiej strony, jak człowiek patrzy, jak traktowany jest ten problem, to znaczy ktoś 30 kwietnia znowu usiądzie do komputera i przepisze datę na koniec marca, nie zastanawiając się, czy to jest wykonywane, czy to jest potrzebne, w jakim zakresie jest to potrzebne, właściwie nie nowelizując niczego, tylko przeklejając datę, no to też trudno wzbudzić entuzjazm w ludziach, kiedy ludzie widzą, no tak, ktoś tam sobie siedzi z urzędników, przeklei datę, ale tak naprawdę nikt w ogóle nie zastanawia się, jaka jest korzyść z tego, prawda? Więc korzyść jest na pewno tam, gdzie szerzą się choroby zakaźne. Ja bym tutaj nie przeceniała tylko medyków, bo przecież też pamiętajmy, że rodziny pacjentów często przynoszą swoim bliskim osobom COVID. I tak jest i będzie, tak jak przynoszą i przynosili grypę, RSV-y i inne choroby zakaźne. Natomiast no, na pewno stratą jest to, że nie włączyliśmy tego do takiego zwykłego, racjonalnego funkcjonowania, tylko musimy mieć to narzucone, ale sposób narzucenia no, nie jest miły też, bo z drugiej strony można być troszkę tutaj najeżonym czy zbuntowanym w momencie, kiedy w zatłoczonym metrze nikt nie musi nosić maski, a w niezatłoczonym, nie wiem, jakimś pomieszczeniu, gdzie przebywa niewielka ilość medyków, musisz nosić maski. No, to wszystko jest nieracjonalne i dlatego ludzie się buntują i będą się buntować, ale uwierz mi, praca w tym rynsztunku nie jest łatwa. To pamiętajmy o tym, to nie jest łatwe. Tak, oczywiście. No dobrze, ale teraz posłuchajcie, chirurdzy chodzą w maskach, wszyscy myjemy ręce. Nie, oni, chirurdzy nie chodzą w maskach, chirurdzy pracują w masce na bloku operacyjnym. To jest różnica. Chirurg stoi nad stołem operacyjnym i wtedy zakłada maskę, natomiast nie chodzi w masce po szpitalu. My chodzimy po szpitalu w tej chwili, chodzimy do sal pacjentów, chodzimy na obchody, chodzimy też często w gabinetach lekarskich, mamy maseczki, więc to jest trochę coś innego. My jednak nie ograniczamy tych masek do jednego pomieszczenia, w którym notabene chirurdzy też nie kochają maseczek, tak? W sensie gorzej się trochę w tej masce oddycha, ale to jest pewna cena wykonywania tego zawodu i tyle. Więc tu nie chodzi o to, że my narzekamy na te maski, tylko po prostu jest to dodatkowe zabezpieczenie, które nie jest obojętne dla osoby je zakładającej i tyle. To nie jest aż tak uciążliwe, że z tego powodu trzeba rezygnować z tego, ale jest to, tak jak mówię, dodatkowe jakieś jednak obciążenia. Czasami siedzę, nie wiem, 6 godzin w gabinecie, jestem non-stop w maseczce. No w pewnym momencie mam ochotę ją zdjąć, żeby po prostu odetchnąć świeżym powietrzem, trochę zmniejszyć ilość pary wodnej wokół ust i tak dalej. Więc to jest normalne, ale nie narzekamy i staramy się te maski nosić w obecności pacjentów, czy tam, gdzie są objawowi chorzy, to już tym bardziej. Także my mamy przecież maski, tutaj zresztą Państwo to piszą,
że maski nie wyszły w życie przy COVID-zie, tylko maski były zawsze elementem izolacji kropelkowej, więc to nie jest kwestia przecież COVID-u, tylko w COVID-zie no, po prostu musieliśmy te maski włożyć na wiele godzin, tak, a nie tylko do pacjenta, kiedy wchodziliśmy na salę. Oczywiście tutaj już ktoś komentuje, dotknięty, że chirurdzy pracują fizycznie w maseczkach. Tak, prawda, ale jednak nie biegają po sali operacyjnej, tylko sobie tam stoją, co nie znaczy, że się nie męczą. Tu nie chciałem tego przez to powiedzieć, że chirurg ma lekką pracę. Natomiast chodzi mi o to, że jednak jest to ograniczone do obszaru bloku operacyjnego. Potem mogą sobie pójść odpocząć w gabinecie bez maseczki, prawda? W aptekach i komunikacji nikt nie ma maski, już odwiedzający w szpitalach i rodzice dzieci hospitalizowanych też nie chcą zakładać maseczek. No więc no niestety, proszę Państwa, jeżeli nie będzie w tym zakresie jednoznacznej edukacji i takiej, no nie wiem jak to nazwać, racjonalnej propagandy, tak. No to tak, ale musi być też racjonalne podejście, tak żeby ludzie uwierzyli w to, że to ma sens, tak? Bo w tej chwili właśnie widząc, że to prawo jest tak tworzone na kolanie, gdzieś tam ktoś sobie przypomni na koniec miesiąca, że należy je przedłużyć, no to któż może mieć zaufanie do tego typu przepisów? Tak. No tak, no za, to, jest takie... za to coś płacą ci najsłabsi. Tu też, tak, to prawda, tu też jest taki ciekawy komentarz, że medycy byli bohaterami, wirusom się nie kłaniali, prawda? I rzeczywiście nieraz to było dziwne, że pacjenci, którzy wchodzili do gabinetu kaszlący, gorączkujący, a myśmy byli bez maseczek. Taka jest prawda. Nie zakładaliśmy zawsze maski, kiedy pacjent wchodził do gabinetu chory, czy myśmy szli do chorego pacjenta. Wkładało się maski, kiedy się już u pacjenta rozpoznawało chorobę potwierdzoną, przenoszoną drogą kropelkową, prawda? No tak, i teraz powinniśmy się nauczyć tego, że warto stosować je wcześniej. To powinno z nami zostać. Czyli każdy medyk, ale nie tylko medyk, powinien mieć taką nabyć wiedzę z pandemii, że okej, maska to nie jest mój wróg, maska pomaga mi, jeśli ktoś koło mnie kaszle, kicha i jest chory, a ja nie chcę zachorować. Tak. I tej nauki nie wynieśliśmy i to jest ogromna strata moim zdaniem, taka populacyjna. No tak, ale o tym powinniśmy mówić i właśnie o tym mówimy, prawda, że maska powinna stać się normalnym atrybutem ochrony indywidualnej w sytuacji podejrzenia choroby przenoszonej drogą kropelkowo-powietrzną i tyle. I nie powinien może to być żaden... Dawno powinien być zniesiony obowiązek, a tak naprawdę powinniśmy to przekuć w taką wiedzę i postawę po prostu normalną. No dokładnie. Może ten sztuczny obowiązek tak naprawdę, czy on pomaga? No nie pomaga, bo czy ktoś ostatnio widział kogoś w aptece w masce? A przecież jest obowiązek. To prawda. W szpitalu bardzo często widzimy pacjentów również, ale też personel w maskach, ale bardzo jest to związane jak gdyby z tym, jaki w danej instytucji w czasie pandemii wykształcono odruch. Czy ten odruch był taki właśnie, że ta maska mi pomaga, czy ta maska jest tylko uciążliwa. Ja osobiście to widzę, że jest różnica i w tych szpitalach, gdzie, no nie wiem, ludzie zrozumieli, że jest to ważna ochrona i też ich samych, to te maski są noszone. Nikt tutaj nikogo nie musi pilnować. Tak, tak, aczkolwiek prawda jest taka, że no, nie było takiego obyczaju, naprawdę, no przecież mieliśmy epidemię grypy, mieliśmy RSV-y, nie było takiego obyczaju, że personel cały nosił maseczki, prawda, że mówiło się o tym w kontekście, prawda, gruźlicy i tak dalej, ale raczej nie było powszechnym izolowanie kropelkowo-powietrzne, i na pewno pandemia to zmieniła.
mimo że myśmy pisali w procedurach, prawda, jak pacjent miał chorobę typu grypa, to pisaliśmy, że należy nosić maseczkę, kiedy się nawet z nim jak była pracuje. Grypa AH1N1, przecież była maska filtracyjna dla medyków, tak? Ona też była zalecana przez CDC i spokojnie w takim bliskim kontakcie z pacjentem ta maska była zalecana. Podobnie w gruźlicy też była maska filtracyjna, więc to nie są też dla nas nowe rzeczy. Akurat przy gruźlicy te maski były od dawna stosowane u mnie w szpitalu i tylko troszkę może dyrekcja była mniej chętna do ich kupowania, bo wydawały się drogie. W tej chwili nikt już tego jakoś nie podnosi, że taka maska jest zbędna, a wtedy troszkę musieliśmy się napracować, żeby one były dostępne, ale jak najbardziej je stosowaliśmy. Także no, myślę, że na tym etapie pandemii obowiązki takie polityczne wynikające z tych rozporządzeń nie mają znaczenia. W tej chwili to jest po prostu kształcenie takie osobiste. Nas jako medyków każdy musi sobie zastanowić się, czy się czegoś nauczył po pandemii, czy nie. I po prostu kształcenie populacji naszego kraju, tak? Bo nasza populacja jest taka mało zdyscyplinowana. No, przeczytajmy komentarz pana Oskara. Medycy wypaleni, opinia publiczna zmęczona, potrzeba edukacji, zmiany prawa, no może u nas. W mediach w Tajlandii, Korei czy Japonii temat jest wciąż omawiany wraz z obrazkami pokazującymi mutacje w nowych wariantach, a społeczeństwo traktuje sprawę poważnie. Mimo zniesionych nakazów dalej się maskuje. Naprawdę, drodzy Państwo, to za tyle rzeczy, na których nam najbardziej zależy, na które odkładamy w każdym razie tyle pieniędzy od samochodu, bla, bla, bla. Jak się okazuje, nawet i elektrownie atomowe bierzemy poza Niemcami stamtąd, to nie jest przypadek. Serio, i to, że Niemcy nie dłużej trzymali w Europie maski, że wciąż się pilnują, to też nie jest przypadek. Tak. I to nie jest kwestia edukacji czy prawa, to samo dyscyplina. Odsuwają przyjemności w czasie. No, bardzo ciekawy komentarz mówiący trochę o naszym charakterze, o naszej osobowości. No, warto nad tym chwilę się zastanowić. Ta samoświadomość, ta odpowiedzialność za zdrowie innych osób, też no taka obywatelska solidarność, taka bym powiedział. Obywatelska dojrzałość, tak bym to też, po prostu jest to dojrzałość ludzi, że dbają tak jak dbają o środowisko, tak dbają też o innych, którzy są wokół, i to jest super. Do tego dążyć. No właśnie, dzisiaj byłem z żoną na spotkaniu z operatorem przed zabiegiem, jakoś nie widziałem nikogo bez maski, choć to prywatnia, to przyjmuje też na NFZ i można. No właśnie, to jest też tu już kolejny wpis, któryś mówi o tym, że w tych niepublicznych przychodniach się jednak bardziej pilnujemy. Mówię pilnujemy, bo u nas też bardzo mocno w niepublicznej przychodni ja w każdym razie wymagam maski. W szpitalach naprawdę zapraszam Państwa, czy do Szpitala Orłowskiego, czy do Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest taki jest takie przyzwyczajenie. Myślę, że tutaj naprawdę niewiele osób spotkacie bez maski. A już do pacjenta raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktoś bez maski wchodził, a jeśli jest pacjent z COVID, no to jest po prostu normalny rynsztunek i nikt tutaj się na to nie obraża. No właśnie, to może w takim razie nie dzielmy na prywatne, publiczne, tylko bardziej świadome i mniej świadome. No i, właśnie tak jak tutaj pan Artur pisze, gdy pytają mnie, dlaczego noszę maseczkę, odpowiadam, bo panią pana szanuję, zdziwienie na ich twarzach przeogromne. Można by taki wierszyk, prawda? Gdy pytają mnie, dlaczego noszę maseczkę, odpowiadam. Już mi się tu marzy doktora Zygmunta jakieś podsumowanie w tej sprawie. Moim zdaniem, pisze Kira, to rękawiczki są bardziej uciążliwe. Moja skóra się z tym zdecydowanie zgadza. Fochów nie widzę, nikt się nie upiera, aby grzebać w wydzielinach pacjenta głodni rękami. A z maskami naprawdę jest to głupie w kontekście masy rzeczy, które robimy na co dzień. Zajmują czas, bywają ciężliwe i nikt ich nie kwestionuje.
Dlaczego tak maski się bardzo różnią? Oczywiście one zostały po prostu znowu upolitycznione. Maska stała się symbolem uwięzienia Polaka, symbolem zabrania jest kagańcem, a nie maseczką i w związku z tym Polak nie chce się zgodzić na noszenie kagańca. Więc myślę, że jest tutaj sporo w tym też takiej prawdy o tej, no co tu dużo mówić, takiej obywatelskiej niedojrzałości naszych rodaków. I no tak to trochę wygląda. Zapraszam do dużego szpitala 100 kilometrów od Warszawy na wschód. Notorycznie nikogo w maskach, a personel szkoda gadać. No zgadzam się z tym, bo też podróżuję po Polsce i widzę, jak ja wchodzę na oddział, to natychmiast maski są zakładane, ale normalnie maski są na ogół na szyi albo w kieszeni. To się zdarza nagminnie. Na mój widok ludzie często zakładają maseczkę, bo ja jestem w masce i wtedy no patrzę, a oni się, myślę, że się krępują, że tej maseczki nie mają. Także to jest no, typowo takie zachowanie na poziomie no, szkolnego dziecka, prawda? Jak ktoś patrzy, to ja robię, jak nie, to nie. No cóż, proszę Państwa, myślę, że nie zamieniajmy dzisiejszego spotkania w taki trochę... No właśnie, troszkę takie narzekanie nad słabością naszego społeczeństwa, czy naszą niedojrzałością do wymagań chwili. No, myślę, że ten proces po prostu trzeba kształtować. Jesteśmy może częścią społeczeństwa bardziej świadomą. No i tyle, tylko przykładem i edukacją można coś tu zdziałać. Czy Państwo mieliście jakieś niepożądane objawy po Nowawaksie? Proszę Państwa, no ja już mogę tutaj być podejrzewany o jakieś działania niemal promocyjne, ale naprawdę myśmy wyszczepili bardzo dużo osób Nowawaksem i poza 2-3 przypadkami jakiegoś dyskomfortu w miejscu wkłucia nie mieliśmy najmniejszych działań ubocznych. A więc ja tutaj tę szczepionkę traktuję często jako szczepionkę odwoławczą u pacjentów, którzy mieli powikłania jakieś czy cięższe reakcje po szczepionkach RNA. Także, a ja teraz wyciszam trochę webinar, bo huczy sowa, puszczyk, aha. Więc mamy teraz puszczyka, a potem się podłączę znowu. Dobrze. Drodzy Państwo, to ja wracam jeszcze na chwilę do prezentacji aktualnej sytuacji, bo przerwaliśmy to i myślę, że część z Państwa jednak bardzo się tym interesuje, co się dzieje z wirusem w dalszym ciągu. Mamy w tej chwili nowy model, nowy wariant, nie pamiętam jaką mu nazwę przydano, jakiś chyba imię, jakiś Arcturus czy coś takiego. W każdym razie jest to XBB116, który jest już w tej chwili w wielu krajach, ale on wykiełkował, czy pierwszy raz został wykryty w Azji, w Indiach, ale teraz już jest i w Europie, i w Stanach, i w Chinach, a więc no, należy się spodziewać, że być może będzie to kolejny wariant, który rozprzestrzeni się na cały glob, czyli no, spodziewać się możemy za jakieś 2-3 miesiące kolejnego wzrostu zachorowań, czyli znowu być może taka fala późno wakacyjna byłaby możliwa. Jeżeli spojrzymy na sytuację ogólnoświatową, 700 podliczyło WHO, tak, 763 miliony odnotowanych zachorowań i prawie 7 milionów zgonów. I jakby nie patrzeć, ciemniejsze kolory oznaczają większą zachorowalność w rozumieniu wykrywalności niż jaśniejsze. No i tu zobaczcie Państwo, co ciekawe, największa liczba przypadków odnotowana w Europie, potem kraje z zachodniego Pacyfiku, Ameryki, no i dopiero potem Afryka czy Azja.
południowo, znaczy ta no, Mediteranien, czyli tak środkowa Azja, można powiedzieć. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest tak naprawdę odzwierciedlenie dwóch rzeczy. Z jednej strony testowania, z drugiej strony polityki przeciwko covidowej, bo jednak no, ta mniejsza liczba zachorowań w południowo-wschodniej Azji, no to głównie na to wpływa, myślę, sytuacja w Chinach. Tych przypadków 60 milionów zaledwie, biorąc pod uwagę liczebność tych społeczeństw żyjących w tamtym regionie, prawie 4 miliardy ludzi, prawda? Więc no, wydaje się, że te 275 milionów przypadków w Europie odnotowanych, no to jest jednak no, zdeformowana statystyka. Chciałam zgłosić, że już jest pani profesor z nami. Dobrze, to w takim razie będziemy, bo ja myślę, że spokojnie możemy w każdym momencie nawiązać do kwestii odkrwistego zapalenia mózgu, ponieważ jest to również choroba, której możemy zapobiegać poprzez szczepienia. Ja akurat o tym nie będę mówił, bo domyślam się, że trochę o tym powie pani profesor, ale dostaliśmy od pani profesor film, więc spróbujemy może przełamać na chwileczkę nasze dzisiejsze tutaj wystąpienia słowne właśnie takim materiałem edukacyjnym dotyczącym odkleszczowego zapalenia mózgu. To tylko musi chwileczkę się, proszę poczekać, bo to się musi załadować i będę zaraz Państwu to próbował wyświetlić. To jest króciuteńki materiał, dosłownie dwuminutowy, także proszę o chwilę cierpliwości i zaraz zaczynamy. Drogi oddechowe, pojawi się ostra niewydolność. My tak naprawdę otarliśmy się o śmierć. No właśnie,
No właśnie, tyle pacjenci. Pani profesor już jest z nami. Proszę o komentarz do tego materiału i oddaję głos. Dobry wieczór, problem z głosem chyba. Ja słyszę. Tak, dobry wieczór Państwu. Ten filmik został przygotowany, to są pacjentki, które wyraziły zgodę na użyczenie swojego wizerunku, dlatego że myślę, że wiedza o kleszczowym zapaleniu mózgu jest taka bardzo ograniczona i pacjenci nie dzielą się swoimi historiami. Są tak, jak chętnie opowiadają o boreliozie, tak ci pacjenci są niewidoczni, a uszkodzenia, które pozostają no w części przypadku, nie we wszystkich, nie, są rzeczywiście czasami dramatyczne. W ubiegłym roku myślę, że u pani doktor Agnieszki też się przewinęli tacy pacjenci, czy słabsza odporność z powodu COVID-u, czy ten wzrost, który obserwujemy i tym samym odsetek większy jest tych ciężkich przypadków. W zeszłym roku no, sporo było osób takich młodych, bez wielochorobowości, z pojedynczymi ukłuciami przez kleszcza i tutaj, tak jak mówiły pacjentki, jedno przypadkowe ukłucie, które zmienia całe życie. Więc, a ponieważ mówiąc o szczepieniach, staramy się kierować jakby z pewnym kierować informacje z pewnym ładunkiem emocji, prawda? To jednak dzielenie taką historią zupełnie inaczej trafia. Także tutaj ja przygotowałam taki surowy materiał, natomiast to jest przygotowany już przez profesjonalistów, tak żeby jednak nie identyfikować tych osób, natomiast żeby jednak pokazać, że potrafi zmienić całe życie takie zachorowanie. Dokładnie tak. Paweł, potrzebny jest, nie wiem, bo pani profesor, tutaj mamy prezentację jakąś? Czy... Tak, tak, znaczy mamy dwie opcje. Pani profesor może albo udostępnić swój pulpit i to się robi poprzez te dwa takie monitorki w lewym panelu i wtedy można udostępnić swój pulpit, albo my możemy uruchomić prezentację, którą pani profesor przesłała. Także do wyboru. A kto będzie przerzucał wtedy? Bo... Pani profesor. No, jeżeli my uruchomimy, to tu jest opcja sterowania dla pani profesor, więc ja to zaraz pokażę. W dolnym prawym rogu jest taka strzałeczka i tam się obsługuje slajdy. To jest ta opcja z prezentacją bez animacji. Na dole, w prawym dolnym rogu jest... Albo po prostu można dotykać slajdów, znaczy najeżdżać na slajdy. A, dobrze. Ponieważ tutaj nie ma animacji, nie ma problemu, to dobrze. Może ja skorzystam z tej wersji PDF, ponieważ transfer widzę jakiś taki jest kapryśny dzisiaj u mnie. To możemy zaczynać. Tak, więc... Mogę pani profesor, bo chciałabym, żeby pani profesor też do tego nawiązała w trakcie prezentacji, bo bardzo ważne jest, aby tą chorobę rozpoznać. Mamy takiego pacjenta, myślę, że jego losy mogły potoczyć się może inaczej jednak, bo ma duże uszkodzenie barku, zanik mięśni z prawej strony, no jest ogromnie takim wytrzymałym człowiekiem i zaciętym i no takim pracowitym, więc bardzo pracuje nad tym powrotem do zdrowia, ale też dłuższy czas te jego objawy chorobowe, te pierwsze, były jednak bagatelizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc gdy pani profesor też mogła tak podkreślić też to, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, żeby szybko wykrywać tą chorobę, bo wcale to nie jest łatwe, tak jak to zwykle. Łatwe jest wtedy, kiedy już się wykryje, a jak jest ten moment postępowania diagnostycznego, to oczywiście niekoniecznie jest to łatwe. Dobra, to ja już się wyłączam.
Dobrze, ja dzisiaj umówiliśmy się, że ja dzisiaj powiem o epidemiologii, dlatego że o klinice to już rozmawialiśmy, ale rzeczywiście nawiążę do tego, bo ta epidemiologia każe nam myśleć o tym, że to kleszczowe zapalenie mózgu istnieje, że ono jest i że cała Polska jest objęta ryzykiem jednak wystąpienia tego zakażenia z większym, mniejszym stopniu, z większą, mniejszą intensywnością, ale na terenie całej Polski ten wirus jest obecny. To, co się zdarzyło w 1993 roku, to jakaś taka koincydencja czynników środowiskowych spowodowała godna zima, mokra wiosna, taki grzybny rok, który przyciągał ludzi do lasu. To wszystko spowodowało, że w 1993 roku było naprawdę bardzo dużo zachorowań. Leśnicy się wówczas jeszcze nie szczepili, a ja pracując w klinice pamiętam, że sala dydaktyczna została zmieniona na salę chorych, były pożyczone takie kanadyjki z wojska i właściwie pokotem jak w lazarecie ci nasi leśnicy leżeli w klinice. Ten poziom taki wysoki utrzymuje się od 1993 roku, mimo że leśnicy się regularnie od tego momentu szczepią i ta grupa zawodowa została wyłączona, ilość zachorowań weszła na wyższy poziom. Pytanie teraz, co dalej się dzieje? Otóż w całej Europie jednak obserwuje się dużo większy wzrost zachorowań. Te ostatnie trzy dekady na pewno ma wpływ na to zwiększona wykrywalność, dostępność testu, myślenie o tej chorobie, ale na pewno też zmiana w warunkach środowiskowych powoduje, że tym kleszczom jest lepiej. W związku z tym po tym wzroście w 1993 roku nasuwa się pytanie, co dalej? Czy będzie się utrzymywać, czy będzie falować, czy może pójdzie wyżej? No i kolejne lata pokazują, to już są zachorowania sumowane wszystkie w Europie, pokazują, że mamy znowu tendencję, dalej mamy tendencję wzrostową. Czyli trzeba się zastanowić, no jakie czynniki powodują, że tych zachorowań jest więcej. Lata tych ograniczeń pandemicznych bardzo wpłynęły na rejestrowanie i obserwowanie, co się dzieje z kleszczowym zapaleniem mózgu i na pewno też wpłynęły na szczepienie. W czasie tych ograniczeń pandemicznych szczepień było zdecydowanie mniej, ponieważ mimo zwiększonego ryzyka ekspozycji, chociaż mieliśmy większy kontakt z przyrodą zamiast socjalnych spotkań z przerwą na oczywiście na zakaz wstępu do lasu, krótką przerwą na szczęście. Gorszy był kontakt z lekarzami rodzinnymi. Być może skoncentrowanie się na szczepieniach przeciwko COVID odwróciło uwagę od innych szczepień. No i też taki element niechęci do szczepień był podsycany informacjami ruchów antyszczepionkowych, co się odbiło niestety na wszystkich szczepionkach, na szczepieniach obowiązkowych, tych podstawowych i na innych szczepionkach. Natomiast proszę Państwa, co się działo w Europie? Tak popatrzmy sobie z lotu ptaka, ten czas pandemiczny, w krajach zaczyna się rok 19 rok to ten przed pandemią, rok 2022. Wszystkie kraje sąsiednie zaobserwowały wzrost zachorowań, dlatego że właśnie ograniczenie wyjazdów za granicę, transportów, spotkań socjalnych, większy kontakt z przyrodą. I takie podsumowanie, które zrobili Niemcy, to spadła ilość zachorowań na choroby, które wynikają z kontaktów człowiek-człowiek, natomiast mamy istotny wzrost tutaj zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. To samo obserwują, to jest inne takie zestawienie niemieckie, ale podobne zestawienie zrobili Szwajcarzy, też choroby wynikające z podróży zdecydowanie spadły, z kontaktów człowiek-człowiek spadły, natomiast mamy zdecydowany wzrost chorób odkleszczowych. W kolejnym kraju sąsiednim, czyli w Czechach, mamy mimo lockdownu, mamy wzrost zachorowań, mamy ten wzrost zachorowań, który rejestrują Szwedzi, którzy się systematycznie szczepią, mimo wzrostu szczepień u Szwedów mamy
wzrost zachorowań. W związku z tym nasuwa się pytanie, no też Finlandia i kraje sąsiednie, nasuwa się pytanie, czy tylko nasza aktywność i zmiany w naszym zachowaniu, czy może jeszcze są jakieś dodatkowe elementy, że tych zachorowań jest więcej. No i na pewno tutaj poza naszą aktywnością trzeba się przyjrzeć, co się dzieje w środowisku. Tutaj jeszcze wracam do Niemiec, sukcesywnie raportowane przypadki pokazują wzrost, mało tego, pokazują też nowe tereny, na których występuje kleszczowe zapalenie mózgu. W związku z tym no, trzeba jakby przyjrzeć się, co się dzieje w środowisku. Człowiek jest tylko tym elementem tego ekosystemu i jego zachorowania ludzi to jest tylko czubek tej takiej góry lodowej tego, co się dzieje w środowisku. W związku z tym zmiany klimatyczne, które obserwujemy i zmiany w środowisku no zdecydowanie odbijają się na wzroście zachorowań. Na pewno ma wpływ na to temperatura, która mamy taką linię trendową wzrostową, która powoduje, że mamy krótsze zimy z mniejszą pokrywą śnieżną. Na kleszcze bezpośrednio może to nie działa, ale działa na przeżywalność drobnych gryzoni, które są tymi pierwszymi, najważniejszymi żywicielami, jeśli chodzi o kleszcze, więc jeżeli budzą się te kleszczyce wygłodniałe powyżej 7 stopni, to duża ilość tych drobnych ssaków, które przeżyły zimę, akurat stanowi dogodnych gospodarzy do żerowania i dalszego rozwoju i mnożenia się kleszczy. Powstała taka nowa publikacja, która opisuje właśnie sekretne życie kleszczy, bardzo ciekawa zresztą, jak kleszcz jest zaadoptowany do życia w niekorzystnych warunkach i te zmiany klimatyczne i zmiany środowiskowe, które następują, okazuje się, że kleszczom całkiem nieźle służą, że one sobie świetnie radzą. Takim jednym ważnym z ważnych elementów tych zmian środowiskowych i temperaturowych, które sprzyjają na bardziej intensywne krążenie wirusów i innych patogenów odkleszczowych, to jest taki wczesne, szybkie temperatury wiosenne, czyli zaniki tych pór przejściowych, kiedy zapominamy o prochowcu, do czego on służył, ponieważ właściwie z dnia na dzień robi się ciepło i zrzucamy kurtki. To są takie temperatury, które szybko przekraczają 10 stopni. Jak temperatury wiosenne przekraczają 10 stopni, to te młode formy i starsze żerują jednocześnie, co znacznie intensyfikuje krążenie patogenów, które sobie przekazują nawzajem kleszcze w postaci tak zwanego współżerowania czy zakażania tych drobnych gryzoni, które w czasie wiremii całą populację tej młodzieży zakażają. W związku z tym no, są ewidentne dowody na to, że te zmiany środowiskowe zwiększają i populację kleszczy po pierwsze, po drugie zwiększają intensywność krążenia tych patogenów odkleszczowych. Tych elementów oczywiście jest dużo więcej, bo to są właśnie ten cały ekosystem, klimat, wektor, czyli kleszcze, żywiciele tych kleszczy, no i aktywność człowieka i warunki, i wpływ na to środowisko, które wywołuje. Jak to wygląda na mapie? Otóż no, poszerza się zakres występowania kleszczy, jak i wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Proszę zobaczyć południe Francji, Skandynawia mają swoje zachorowania. Przyglądając się poszczególnym krajom, to widać już tutaj, że Holendrzy na przykład, którzy w ogóle nie mieli kleszczowego zapalenia mózgu, dumnie ogłosili swój pierwszy rodzimy przypadek w 2016 roku, natomiast w 2020 już mają tylko własne zachorowania. Bardzo ciekawa rzecz zdarzyła się w Anglii. Otóż w Anglii nie było wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, natomiast Brytyjczycy regularnie badają środowisko na obecność wirusa z tej samej rodziny, czyli wirusa choroby skokowej owiec. No i okazuje się, że w trakcie tych badań screeningowych znaleźli wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. I skąd on się tam wziął? Znaleziono dwa ogniska występowania tego kleszczowego zapalenia mózgu w Wielkiej Brytanii i okazuje się, że ptaki, które zmieniają swoje trasy przelotów, czyli te zmiany klimatyczne, to zresztą widzimy przy licznych ogniskach ptasiej grypy w tej chwili, zmieniają swoje trasy przelotów i okazuje się, że te ptaki upatruje się, że z dwóch miejsc przeniosły na
teren tutaj Wysp Brytyjskich. W związku z tym no, należy się teraz przeglądać, czy pojawią się zachorowania, czy ten rezerwuar zwierzęcy będzie odpowiedni i będą transmitowane przez kleszcze, co stanowi ryzyko dla ludzi. Także klimat się zmienia, natomiast patrząc na wszystkie przypadki, które tutaj w różnych krajach, gdzie występował, widzimy ewidentny wzrost. To samo widzimy w Polsce i bardzo niepokojącą sytuację. Zobaczcie Państwo, 2019 rok, czyli rok przedpandemiczny, to jest ta niebieska linia. Wypadają nam 2 lata tutaj ograniczeń pandemicznych, kiedy ci, kto chorzy, byli gdzieś tam rozproszeni w innych szpitalach, ponieważ oddziały zakaźne były covidowe. Natomiast zaraportowane przypadki w 2002 roku, w 2022 roku to jest 450 przypadków, czyli niemalże 2 razy więcej. Czyli jednak coś się dzieje, suma naszych zachowań plus te zmiany w środowisku odbijają się, przekładają się na raportowanie, które jest bardzo niedoskonałe. Pozwolę sobie zacytować tutaj slajd pani profesor Pancer z PZH, która pokazuje, że zestawienie zaraportowanych przypadków i hospitalizacji zarejestrowanych przez NFZ zdecydowanie się różni, czyli mamy niedoraportowane, niedoszacowaną ilość tych zachorowań, która występuje w Polsce. Potwierdzają to zresztą nasze badania, ponieważ myśmy zaoferowali nasze białostockie laboratorium ośrodkom, które zechciały z nami współpracować, tutaj jest zaznaczone po lewej stronie, badania próbek płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy i okazuje się, że to znaczy ośrodki, które nie mają regularnie dostępu do takich badań, bądź nie miały potrzeby do tej pory posiadania testów na kleszczowe zapalenie mózgu i wysyłały do nas w ramach współpracy. Proszę zobaczyć potwierdzone przypadki, jak myśmy sobie podsumowali. Niestety pandemia nam bardzo popsuła tutaj pracę nad tym projektem, ale na 620 próbek 92 okazały się dodatnie i proszę zobaczyć w województwach, gdzie właściwie w ogóle nie myślimy, że to kleszczowe zapalenie mózgu tam może być. W związku z tym ta mapa, która bardzo się zmienia, ona się dynamicznie zmienia. Proszę zobaczyć, 19 rok, tu jeszcze mamy taką lukę na terenie Polski, gdzie występowania kleszczowego zapalenia mózgu nie rejestruje się, natomiast 2021 rok już mamy wypełnioną całą tę mapę, czyli ma to swoje odzwierciedlenie w rekomendacjach, które powstały w 2021 roku, gdzie całą Polskę uznaje się za obszar ryzyka i i cały rok jest czasem, który eksponuje nas na pokłucia przez kleszcze, ponieważ ostatnie zachorowania rejestruje się w połowie grudnia, natomiast my mamy już naszych chorych, już wypisujemy pierwszych chorych, którzy przechorowali i byli hospitalizowani w naszej klinice, więc już koniec lutego zaczynają się zachorowania, czyli niemalże cały rok aktywności kleszczy. I tutaj nawiążę do tego, co doktor Agnieszka wspomniała, dlaczego ta wiedza nam jest potrzebna, że wirus może być występować na terenie całej Polski i jak wygląda przebieg kliniczny, czy umiemy rozpoznawać? To jest bardzo ważne pytanie, bardzo dziękuję doktor Agnieszce za to pytanie. Tutaj muszę przypomnieć, że choroba ma charakter wprowadzony wirus do skóry, może być bardzo szybko wyeliminowany przez nasze mechanizmy odpornościowe. Jeżeli sobie nie poradzimy, to mamy okres taki grypopodobny i nie identyfikujemy tego z zakażeniem z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Choroba może się na tym etapie zakończyć. Jeśli sobie nie poradzimy, po takim okresie poprawy jest faza neurologiczna i to jest taki klasyczny, typowy przebieg dwufazowy, czyli objawy grypopodobne, trochę poprawy i objawy neurologiczne. No czasem zdarza się, że od razu rozwijają się objawy neurologiczne. Jak to się przekłada na naszą immunologię? Otóż ten okres objawów grypopodobnych to jest okres wiremii. Bardzo ważna informacja. Nawet łagodne przypadki, czy te przypadki grypopodobne przebiegają z wiremią, czyli z obecnością wirusa, który znajduje się we krwi i w narządach. On może oczywiście ten wirus zostać wyeliminowany. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie istotne.
No i pojawiają się przeciwciała, czyli łatwa możliwość zidentyfikowania nawet wstecznie zakażenia, które rozważamy, które miało miejsce. Możemy potwierdzić, że ono miało miejsce z zakażeniem wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Dlaczego to jest istotne? Opisano już pierwszy przypadek transmisji wirusa poprzez w trakcie karmienia przez zakażoną matkę nakarmione piersią dziecko. Matka zachorowała, to jest przypadek, który pochodzi ze Słowacji, ale wirusy ani kleszcze nie znają granic, w związku z tym ta wiedza jest jednak uniwersalna. O drodze pokarmowej od zwierząt w czasie wiremii poprzez produkty mleczne, to wiemy, że znamy taką drogę zakażenia. Natomiast tutaj taki opisany pierwszy przypadek, kiedy kobieta w trakcie karmienia zakaziła dziecko. Przebieg u kobiety rozwinął się bardzo taki ciężki, natomiast dziecko zachorowało dosyć łagodnie. Natomiast mówi nam to, że ten okres wiremiczny, który wydaje się, że wcale nie musi się rozwinąć w ciężką chorobę, może stać się zagrożeniem choćby w takiej drodze transmisji. Natomiast przypomnę jeszcze zdarzenie, które miało miejsce kilka lat temu w Polsce. Otóż mężczyzna, który zginął pod kołami autobusu, mieszkający samotnie, w związku z tym nie było wiadomo, w jakiej on kondycji, czy on gorączkował, czy on miał jakieś objawy chorobowe. Trzech biorców narządów zmarło z powodu zapalenia kleszczowego zapalenia mózgu, które rozwinęło się. Rozwinęło się dramatycznie, ponieważ biorcy narządów przyjmują bardzo agresywne leczenie immunosupresyjne. W niezależnych laboratoriach potwierdzono etiologię kleszczowego zapalenia mózgu. Opisany przypadek już wszedł w obieg literatury medycznej, czyli opis tych trzech przypadków jest dostępny. O czym to świadczy? Otóż, że człowiek w trakcie wiremii w niektórych sytuacjach może stać się źródłem transmisji wirusa na inne osoby. I tutaj nawiążę do przypadku, do którym wspomniała doktor Agnieszka. To jest przypadek znowu, wiedząc o tym, że może być wiremia, że może być ten przebieg taki łagodny, grypopodobny, o którym możemy zapomnieć, a jeszcze w trakcie zachorowań na COVID, kiedy ból głowy i gorączka nam się kojarzy przede wszystkim z zakażeniami górnych dróg oddechowych, przyjmujemy leki przeciwzapalne, epizod może się zakończyć, a potem się pojawia jakiś problem neurologiczny, akurat w tym przypadku, który pokazuję, zanik, ścieńczenie kończyny, problem neurologiczny i dopiero wsteczne wykonanie badań serologicznych pozwoliło powiązać ten wcześniejszy epizod gorączkowy z niedowładem kończyny, który tutaj z zanikiem, widocznym zanikiem mięśni. Także wiedza o tym, że wirus jest możliwy, że ten przebieg może być całkiem łagodny, ale może przejść w ten, dać później powikłania neurologiczne, no powinna być ta wiedza jednak upowszechniana, ponieważ nie doszacowujemy tego ryzyka i możliwości zachorowania. Tu jeszcze pokażę, być może już Państwu wcześniej pokazywałam, rehabilitacja, oczywiście tylko część przypadków kończy się porażeniami, nieduża część porażeniami, natomiast jeżeli te porażenia występują, a występują u osób starszych i młodszych, nieobciążonych chorobami, jednak wymaga bardzo żmudnej rehabilitacji, bardzo trudnej rehabilitacji i tutaj dziewczyna, która pół roku tutaj próbuje chodzić po porażeniu czterokończynowym, to po roku czasu proszę zobaczyć jednak po odzyskaniu zdolności chodzenia jednak nie odzyskuje się pełnej sprawności, pozostają zaniki mięśniowe, my tutaj z tym przypadkiem próbowaliśmy przeróżnych sposobów, ponieważ za pomocą takiego ciekawego badania neuroobrazowania nerwów udało się zlokalizować miejsce uszkodzenia w splocie barkowym. Niestety nikt nie potrafi poradzić sobie jeszcze, jak można
usprawnić bardziej uszkodzone nerwy. Tu jeszcze wrócę do pacjentek, które podzieliły się swoją historią. To jest, proszę Państwa, pół roku po ostrym zachorowaniu. Zakres ruchomości kończyny naprawdę niewielki ruch dłonią, niewielki ruch głową i z pomocą, nie wiem, około 30 stopni ruch w kolanie. Natomiast ze względu na pojawiający się szczękościsk, odżywianie do żołądka i ze względu na te trudności w połykaniu i powikłania w postaci zachłystowego zapalenia płuc, uszkodzenie płuc, dalej wsparcie wentylacją mechaniczną z przerwami, na szczęście co roku je dobrze. I dziewczyna, która mówiła, że gdyby nie była taka silna, to by sobie nie dała rady. To jest rok czasu od ostrego zachorowania. Sukcesem jest to, że ona chodzi z chodzikiem w tej chwili, czyli rok czasu od ostrego zachorowania. Także warto jednak zachęcać do szczepień, informować o szczepienia i szczególnie chciałam zwrócić uwagę na dzieciaki. Dzieciaki, które są ruchliwe, które jeżdżą na wycieczki, które jeżdżą, może to być jednorazowa wycieczka szkolna gdzieś tam, czy wypad z kolegami gdzieś rowerowy do lasu czy do parku. Warto myśleć o naszych dzieciakach, bo to są jednak rozwijające się mózgi z potencjałem i nie ma co zwiększać, jakby zmniejszać tego potencjału poprzez ryzyko zachorowania, bo jednak sami wiemy, że nawet COVID pozostawia skutki w postaci zakłóceń mnestycznych, czasowych, trwałych. Na pewno już nie chciałabym wracać do badań klinicznych, które Szwedzi prowadzą, ale to nie pozostaje bez wpływu na dalszy rozwój dziecka, nawet jeśli nie ma, to są zadaniowe trudności, na pewno w jakiś sposób wpływa na ten potencjał, który dziecko ma. Więc warto jednak myśleć o tych dzieciakach, o naszej młodzieży, żeby szczepić. Jest szczepionka do 16 roku życia, po zakończeniu pierwszego roku życia już można szczepić. Szczepionka jest trzydawkowa, szczepienie podstawowe. Cena szczepionki nie wzrosła, w związku z tym to jest około 300 zł rozłożone na cały rok. Po drugiej dawce szczepionki uzyskuje się niemalże pełną odporność, którą się utrwala po roku czasu trzecią dawką. I chciałam powiedzieć, że dzieciaki w mojej rodzinie są zaszczepione, do czego zachęcam Państwa, oczywiście dorosłych również, ale myślmy też o naszej młodzieży. To ja na dzisiaj, właśnie, jeszcze chciałam powiedzieć, że ponieważ prowadzimy badanie kliniczne nad szczepionką boreliozową, leśnicy nas licznie odwiedzają, mówią, że jest bardzo dużo kleszczy, że w porównaniu do lat poprzednich oni już obserwują, że jest naprawdę bardzo duży wysyp kleszczy. To ja dziękuję bardzo. Ja serdecznie dziękuję, że pani profesor dała się zaprosić i tak ciekawie mówi nam zawsze o chorobach zakaźnych. Ja w tym roku też zaszczepiłam całą rodzinę. Tutaj jeszcze właśnie jedna członkini tylko pozostała niezaszczepiona, ale musi się zaszczepić u siebie tam w miejscu zamieszkania. Pozostali członkowie są zaszczepieni. A jako, że przyjeżdżamy na Podlasie, no to wydawałoby się, że to już jest powód, ale z wystąpienia pani profesor wiemy już, że niezależnie od tego, kto gdzie mieszka i gdzie wyjeżdża, to cała Polska jest tak naprawdę objęta ryzykiem zakażenia. Pani profesor, a ja bym poprosiła dwa słowa na temat Austrii. Oni w pewnym momencie wprowadzili bardzo szerokie szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jak u nich wygląda zachorowalność na tą chorobę? Czy oni w jakiś sposób jednak tą zachorowalność ograniczyli, zmniejszyli, czy te powszechne szczepienia, które prowadzili z dużym sukcesem, czy one przyniosły dobry skutek, czy nie? Austria jest w ogóle świetnym krajem modelowym, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw, ponieważ oni, to Austriacy, zaczęli produkować szczepionkę i od 76 roku
bardzo szybko wprowadzili takie szczepienia populacyjne u siebie, osiągając tam wyszczepienie w pewnym momencie 80 nawet procent. Niepoprzedzone takimi badaniami klinicznymi, to było też takie, w 76 roku te wymogi wprowadzenia szczepionek były inne zasady niż w tej chwili, mniej może rygorystyczne, natomiast no, osiągnęli znakomity rezultat, sięgając do tych 80 paru procent, bardzo pięknie im się zmniejszyła liczba zachorowań, właściwie modelowo, natomiast oni obserwują przesunięcie się obszarów ryzyka w stronę Karyntii, tam części Austrii, gdzie mniej było zachorowań, i mimo takiego dobrego wyszczepienia, takiego wysokiego wyszczepienia, oni obserwują również wzrost zachorowań. Tam jest około 200-300 przypadków rocznie, co jak na Austrię to jest bardzo dużo. Mhm. Jakie jest ryzyko zachorowania po szczepieniu i po przechorowaniu? Po przechorowaniu się nie choruje po raz drugi, jeszcze nie szczepi się osób, które przechorowały, tutaj naturalna odporność wystarcza do końca życia. Myśmy pojedyncze osoby po 10 latach jedną dawką, jednym boosterem poszczepili, żeby zobaczyć, jak wzrastają przeciwciała. Nie ma takich zaleceń, żeby osoby, które przechorowały, szczepić. Natomiast przypadki zachorowania po szczepieniu zdarzają się sporadycznie. Zdarzają się i prawdopodobnie nie dlatego, że no są tak zwani non-responderzy, to jest jedna sprawa. Czasami ta szczepionka może zostać podana w może niewłaściwy sposób. Badanie, o którym wiem, tak zwanego breakthrough, czyli przełamania odporności poszczepiennej poprzez zachorowanie, wymagało wieloośrodkowego, było ogłoszone we wszystkich krajach europejskich, ponieważ nie można było nazbierać tych przypadków. To są pojedyncze przypadki. One zdarzają się oczywiście, ale ich jest naprawdę bardzo niewiele. No ale mimo, że oczywiście zachorowanie powoduje brak możliwości kolejnego zachorowania, to nie czekajmy na to absolutnie, bo no cóż, tego nie wiemy, kto będzie chorował ciężko. I tutaj pani profesor pokazała młode osoby, bo to chyba nawet bardziej działa na naszą wyobraźnię, tak? Młoda, sprawna, piękna dziewczyna, no po prostu no jej życie zdecydowanie inaczej wygląda, niż wyglądało przed zachorowaniem. I z całą pewnością jednak podjęcie tego szczepienia, znaczy zaszczepienie się jest tego warte, abyśmy nie musieli być narażeni na tego typu sytuacje. Czy są takie badania, które mówią, że na przykład osoby zaszczepione, jeśli zachorują, chociaż jest ich bardzo mało, że chorują łagodniej? Czy takie badania są? Czy to ma wpływ na to, w jaki sposób chorujemy po szczepieniach? Czy w ogóle jest to tak mała grupa, że nie da się takich ustaleń zrobić? Dokładnie, dokładnie. To są pojedyncze osoby, to wiem, że właśnie to jest może w całej Europie kilkanaście osób z tego badania, w związku z tym trudno powiedzieć. Sam fakt zachorowania po szczepieniu już jest... No, budzi zainteresowanie, natomiast za mała grupa, żeby powiedzieć, że one wyglądają jakoś inaczej. Ja jeszcze chciałam panią profesor tutaj naciągnąć na taką odpowiedź na pytanie dotyczące rekonwalescencji, no bo te przypadki, które oglądaliśmy, one faktycznie nie zdarzają się często, choć przebiegają dramatycznie, natomiast wcale oczywiście przebieg mniej dramatyczny, ale rekonwalescencja tych przebiegów łagodniejszych też nie jest taka błaha, prawda? Te osoby mają pewne dolegliwości przez dłuższy czas. To
chodzi mi takie, o takie dolegliwości typu zaburzenia koncentracji, uczucie zmęczenia, takie jak obserwujemy w post-COVID i wydaje się, że ta rekonwalescencja po zapaleniu mózgu, kleszczowym zapaleniu mózgu też przebiega dosyć długo. Tak, my monitorujemy pacjentów do roku czasu. Rzeczywiście mają, mogą się utrzymywać bóle głowy, takie zaburzenia mnestyczne. Ja już tutaj nie wspomniałam, że najczęstsze powikłania to są oczywiście te porażenia splotów barkowych, pojedyncze, podwójne tetraplegie, ale zdarzają się też psychiatryczne z psychozami, to się nazywa... W zależności od struktur, które są zajęte, te uszkodzenia mogą być różne, taki zespół Huntingtona, czyli nieintencjonalne ruchy, czy zaburzenia tak zwane, takie drżenia parkinsonowskie, przypominające parkinsonowskie. One się, i to są rzeczy, które zostają na długo. Jeszcze takim... Właśnie, to jest tutaj dobra podpowiedź do tego, aby zwracać tak uwagę na pewne objawy u pacjentów. To są takie zmiany psychiczne, tak? Czyli taki pacjent, on nie wiem, 2 tygodnie temu miał objawy grypopodobne, a teraz się zmienił. Jest mniej chętny do rozmowy, jest trochę dziwny, trochę przestraszony, prawda? Te objawy takie związane z psychiką człowieka, one są ważne, żeby je odróżnić i wychwycić. Czy taki człowiek, no nie jest, często rodziny mówią, nie, mama jest zupełnie kimś innym, tak się nie zachowywała, ale nie widać jeszcze ciężkiego przebiegu choroby, tak? Pacjent wydaje się zdrowy, chodzi, działa, nic niby takiego się nie dzieje, ale zmienia się psychicznie. Tak, tak, no to jest choroba ośrodkowego układu nerwowego. Proces zapalny dotyczy mózgu, w związku z tym te skutki mogą takie być. Ja nie wiem tak, czy ja, bo ja widzę pytania na czacie takie. Tak, czy tak jest, dokładnie. Ale ja przerwałam... Panie doktorze, to zdążymy, bo ja przerwałam panu, słucham zainteresowaniem o sytuacji covidowej, przerwałam panu, żeby zdążyć ze wszystkim, także proszę tutaj regulować czasem. Dobrze, to ja może odpowiem to, co... Zdążymy, a jak nie zdążymy, to też żyć. Czy może właśnie, wystąpić z powolnieniem? No może oczywiście. Tak? Paweł chyba gdzieś jedzie i tutaj... A, rozumiem. No ja tutaj sugeruję pytania, które są na czacie, ale... Gdzieś zanikasz, Paweł, trochę. Czy mogę je czytać, bo mamy 2 szczepionki oficjalnie, pierwsze muszę zmienić, lub też przykład kiedy jeszcze pory, a potem... Paweł, wiesz co, chyba jesteś w obszarze zanikającego internetu, bo bardzo... Tak, tak, to ja może odpowiem to, co widzę, dobrze? Tak, jasne, tak. Można. No oczywiście, zaleca się, żeby oczywiście stosować jednego producenta, natomiast jeżeli z jakichś względów nie można, nie ma, to są oparte, to jest ta sama zasada, ten sam antygen, w związku z tym można zastąpić encepurem FSME, czy na odwrót. Nie, jeżeli tak, czy pacjent przyjął 2 dawki, czy należy zacząć od początku? Nie, w tej chwili badania mówią, że uzupełniamy dawkę brakującą, czyli nawet jeżeli minął rok tam czasu, czy 2 lata, uzupełniamy, czyli dopełniamy 3. dawką i kontynuujemy jak dalej, czyli dajemy booster tam po 3 albo po 5 latach, w zależności od wieku. Czyli nie trzeba od początku. Czy wiemy już coś więcej o wpływie przejścia na zwiększenie ryzyka zachorowania na demencję? Bezpośrednio to ja takich badań nie znam, ale to myślę, że to raczej pytanie do neurologów. Każde jednak zapalenie, które dotyczy ośrodkowego układu nerwowego, może mieć wpływ na przyspieszenie procesów degeneracyjnych.
to może być tak, jak zresztą przy COVID-zie widzimy. Także to nie jest obojętne. Natomiast nie znam takich badań bezpośredniego zwiększenia ryzyka zachorowania na demencję. Natomiast jest to bardzo prawdopodobne, takie jak, no, jak każda ciężka wirusowa choroba. Tak. O karmiące, coś więcej o karmiącej matce i zakażeniu dziecka. Jest to przypadek opisany w medycynie, ja tam podałam, przepraszam, piśmiennictwo, ponieważ ten artykuł słowacki został przetłumaczony, chyba w naszych szczepieniach ja pisałam do tego komentarz, ponieważ wiemy, że produkty zwierzęta w czasie wiremii przekazują do mleka wirusa, co może stać się źródłem zakażenia i bardzo szczególnie na terenie Czech czy Austrii są te dosyć częściej niż u nas są te zakażenia drogą pokarmową, chociaż u nas też są. Natomiast do tej pory nie opisywano, że zakażona matka karmiąca może zakazić dziecko, czyli tego wertykalnego zakażenia do tej pory nie opisywano, no ale jak widać jednak jest to możliwe, czyli jaki z tego wniosek, że wyszczepiona matka będzie mogła przekazać, po pierwsze nie zachoruje, a po drugie przekaże, po pierwsze w ciąży IgG w trakcie ciąży, a po drugie z mlekiem w trakcie karmienia przekaże przeciwciała dziecku, dając ten pakiet powitalny na dzień dobry dobrych przeciwciał. Paweł zaniknął. Tu było jeszcze a propos przeciwciał, nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Było pytanie, czy mierzyć odporność poszczepienną? Nie. Halo, nie wiem, czy mnie słychać. Tak. Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. To jest. Było pytanie również o to, czy mierzyć odporność poszczepienną. Nie ma takiej potrzeby. No chyba, że ktoś na przykład ma historię, że nie jest non-responderem, to co nie odpowiada na WZW typu B szczepienia, czy na inne szczepienia, no, ale to wtedy tak, jeżeli są specjalne wskazania. Natomiast szczepionka jest niezwykle immunogenna i nawet jak poziom tych przeciwciał spada, to przy kontakcie on szybko bardzo, bardzo wzrasta, czy przy boosterze bardzo szybko idzie, szybuje do góry. Drodzy Państwo, to ja chyba wydaje mi się, że już mamy te wszystkie pytania najważniejsze odczytane. Jest jeszcze pytanie, że w przypadku, gdy pacjent przyjął dwie dawki szczepienia i rozumiem, że jest długa przerwa, to czy stosować od nowa cykl? To odpowiadamy, że nie, ale czy jest jakaś granica? Powiedzmy, no nie wiem, minęło 5 lat od rozpoczęcia tych dwóch dawek, czy wtedy też stosujemy tylko jedną dawkę? Takie słyszałam, takie są rekomendacje w tej chwili, że nie powtarzamy, tylko uzupełniamy brakującą dawkę. No tak, czyli nie rozpoczynamy szczepień od nowa. Właściwie te wszystkie dawki podane wcześniej uważa się za immunogenne, prawda? No jeżeli to było 20 lat temu, no to już tutaj oczywiście myślę, że to zbyt długi okres czasu, ale jeżeli tam mija 2-3 lata czy kilka lat, to no takie rekomendacje są w tej chwili. Szwajcarzy mówią, że do 10 lat, nawet rozważają booster co 10 lat w tej chwili. No, to jest ciekawe, prawda? Bo tu ten booster jest między 3 a 5 lat, prawda? I tak wygląda na to, że większość osób no i tak nie pamięta i zwraca, zwykle zgłasza się później. I też spotkałem się z taką koncepcją, że pacjenci chcieli sobie badać przeciwciała przed tą dawką przypominającą, jeśli ten termin został mocno przekroczony, no czy jest jakakolwiek w tej sprawie, nie wiem, czy pani profesor ma jakiekolwiek doświadczenie, powiedzmy, po 5 czy 10 latach od tych podstawowych 3 dawek, czy ta odporność mierzalna będzie jeszcze w przeciwciałach?
Wydaje mi się, że bardziej sensowny jest pomiar przeciwciał po boosterze. Ja mam tylko takie doświadczenia, że kilku pacjentów po 10 latach od zachorowania, kiedy zjechały te przeciwciała tam do bardzo niskich wartości, podałam booster, ponieważ pacjentka z porażeniami bardzo się obawiała ponownego zachorowania, sama nalegała na zaszczepienie. Po podaniu boostera rzeczywiście one bardzo szybko poszły do góry. Mimo takiego. No tak, to jest rzeczywiście. I tak ten booster trzeba podać, więc wtedy bez sensu jest mierzyć przeciwciała przed boosterem, tylko lepiej tak jak robimy często z WZWB, prawda? Podajemy jedną szczepionkę brakującą i dopiero miesiąc po mierzymy przeciwciała i wtedy widzimy, czy jest bardzo dobra odpowiedź, czy też marna. Jeszcze mamy pytanie o prośba o powtórzenie. Kobieta, która jest chora na KZM, nie powinna karmić piersią, jak rozumiemy. Tak, absolutnie. To jest ryzyko właśnie transmisji wirusa. Natomiast osoby mieszkające na terenach endemicznych, gdzie to ryzyko jest dużo większe, no, kobieta, dobrze wyszczepiona kobieta przed ciążą daje pakiet powitalny swojemu dziecku w postaci przeciwciał i na pewno nie ma ryzyka wtedy zakażenia. Natomiast może być zakażenie właśnie skąpoobjawowe kobiety karmiącej. Dlatego ja to tak pokazałam, że ta wiremia może być, nie musi się przekładać, ona jest, mamy wiremię, organizm oczywiście te wiremię tam zmniejsza po jakimś czasie, natomiast i nie muszą być zaprezentowane objawy, które no, zasugerują, że jest zachorowanie, bo może to być no, łagodne objawy grypopodobne, nie skojarzymy tego w ogóle z kleszczowym zapaleniem mózgu, natomiast poprzedzająca wiremia jest ryzykiem. Jeszcze pojawiło się pytanie o ewentualną zmianę dawkowania, jeżeli w międzyczasie dziecko skończyło 16 lat, czyli jeśli zaczynała być szczepionka podawana dawką pediatryczną, a w międzyczasie dziecko kończy 16 lat, czy znaczy młodzież, że tak powiem, to przechodzimy na dawkę dorosłą. Oczywiście, dokładnie. Super. I jeszcze pani profesor, dwa słowa albo dwa zdania, albo nie słychać, szczepionki boreliozowej. Czy coś już wiadomo? No jesteśmy w trakcie. Aha, jesteśmy w trakcie. Coś, jakiś problem z internetem twoim. To szczepionkę przeciwko boreliozie, borelioza. Czy coś tak, więcej, tak. Jak wychodzą te badania przeciwko? Na razie szczepimy. Bardzo dobrze wychodzą, ponieważ są tylko niewielkie odczyny poszczepienne w postaci bolesności w miejsca wkłucia, bądź niewielkiej bolesności mięśnia naramiennego, także bardzo dobrze tolerowana jest. Znaczy u niektórych, ponieważ to jest badanie kliniczne, więc połowa osób dostaje placebo, połowa szczepionka, ale część, która zgłasza objawy poszczepienne, to są takie drobne odczyny, w związku z tym jest dobrze tolerowana. Nie mamy zachorowań i czy będziemy przez 2 lata obserwować tych zaszczepionych ochotników, czy zachorują, czy nie. Także obiecujemy sobie bardzo dużo. Natomiast tolerancja jest dobra. No tak, ale z tego wynika, że wcześniej niż za rok, dwa tej szczepionki nie będziemy mieli. 2 lata co najmniej, tak, 25 rok będzie zakończenie i pewnie podsumowanie, zebranie tych wieloośrodkowych wyników badań. Bardzo precyzyjnie rejestrujemy każdy odczyn poszczepienny. Mogę powiedzieć, że, no, że dobra jest tolerancja, natomiast zobaczymy jak ze skutecznością. To, co jest takie pozytywne, to do badania zakwalifikowane są osoby, które mają już przeciwciała, natomiast nie chorowały w ciągu ostatnich nie były leczone w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Czyli obecność przeciwciał nie będzie dyskwalifikowała do szczepienia, wręcz, czyli będzie ta szczepionka też dla osób, które przechorowały i były przeleczone.
A ja mam takie pytanie, czy jest możliwość, że po przechorowaniu boreliozy nie ma przeciwciał? No to jak się choruje, to się ma przeciwciała, bo choroba wynika z reakcji zapalnej, która wzbudza przeciwciała. I one, więc... znaczy mówię w długim okresie czasu, po przechorowaniu. Czy jest możliwość, że tych przeciwciał nie będziemy mieć po przechorowaniu? W dłuższym czasie, no to tak jak po każdym, no tak jak działa nasza immunologia, po jakimś czasie one się wytracają, czy do zera, czy negatywizują się zupełnie, no to też jest indywidualne, to takie osobniczo zmienne, prawda? Tak jak po innych chorobach widzimy, że spadają nam te przeciwciała. Natomiast ja bym chciała zwalczyć taki mit, że jest borelioza seronegatywna, bo to taki... Nasze metody w tej chwili są naprawdę bardzo czułe, te testy są udoskonalane, a choroba wynika z tego, że jest wzbudzany odczyn zapalny, a odczyn zapalny jest związany z obecnością przeciwciał, więc coś takiego jak seronegatywna borelioza to jest... Jasne, ale to w momencie, kiedy są objawy, tak? Kiedy człowiek chruje, ale nie ma przeciwciał i mówi, ale ja mam, jestem seronegatywny. Tak. No evidence based medicine. Podobno to jest denista. Choroby z choroby. No to teraz pani profesor, umawiamy się na boreliozę, tylko kiedy? Pomówimy się. Dobrze. No tak, ze mną nie jest łatwo, ja wiem. Już jak się do człowieka przyczepię, to nie tak łatwo sobie ze mną poradzić, ale no, jeszcze wiem, jeżeli może mogę jedno pytanie. Halo, słychać tak, mnie? Tak, też jest. Jedno pytanie jeszcze z czatu, mianowicie gdyby pani profesor zechciała troszeczkę jeszcze opowiedzieć o diagnostyce w ostrej fazie, czyli jakby na jakich badaniach w tej chwili KZM opieramy, bo rozumiem nie serologia, tylko badania molekularne, czy... Nie, serologia. Serologia jest bardzo dobra, to jest nieskomplikowany wirus. Proszę mówić pani profesor, bo Paweł tutaj zanika. Tak. Metoda ELISA jest bardzo, to jest bardzo dobry test, naprawdę nie wymaga żadnych wyrafinowanych metod. W fazie ostrej, gorączkowej, już koniec tej pierwszej fazy, mamy przeciwciała IgM, IgG, które się dosyć długo się utrzymują, więc i wstecznie możemy rozpoznawać, tak jak Agnieszka mówiłaś o tym pacjencie, który zgłosił się z osłabieniem kończyny górnej, czyli wstecznie można potwierdzić. Natomiast one dosyć szybko się pojawiają w klasie IgM i dosyć szybko następuje serokonwersja do IgG. Więc jeżeli ktoś nie miał nigdy, to sama obecność już potwierdza, bo w żaden inny sposób nie można nabyć tych przeciwciał, jak przez zachorowanie albo szczepienie, czyli osoba nieszczepiona, jeśli ma przeciwciała, to miała kontakt, bo i możemy oczywiście, jeżeli chcemy umiejscowić w czasie, to możemy obserwować dynamikę tych przeciwciał, czy one rosną, czy maleją. Rozumiem, czyli de facto wirusologicznie nie potwierdzamy. Nie, dlatego że on dosyć szybko znika z krążenia. Ta wiremia, ona wyprzedza objawy kliniczne, natomiast no, jest pewnym zagrożeniem właśnie ta karmiąca matka czy dawca narządów. Pod tym kątem mówiłam o tej wiremii. Wirus dosyć szybko ucieka z krążenia, on trafia do układu siateczkowo-śródbłonkowego i dostaje się do środkowego układu nerwowego. To jest wirus RNA, dosyć molekularnie gorzej wykrywalny jest niż wirusy DNA, w związku z tym jakby nie ma potrzeby rozwijania tych technik, ponieważ serologia jest naprawdę wystarczająca. Problemem może być serologia tam, gdzie się spotykają wirusy, flawiwirusy z tej samej rodziny, czyli na przykład podejrzenie West Nile Fever czy japońskiego zapalenia mózgu, czyli osoby podróżujące, które wracają z objawami i tutaj wtedy potrzebny jest test neutralizacji, albo te kraje, gdzie się nakłada, czy tam Serbia na przykład, wyjazd
w wakacje w Serbii czy gdzieś tam Rumunia, tam gdzie się nakładają obszary występowania kleszczowego zapalenia mózgu i West Nile Fever, to wtedy ze względu na krzyżową reakcję, wtedy jak chcemy zróżnicować, to jest test neutralizacji, ale to jest test, w Polsce chyba nie wykonujemy tego, bo na nasze potrzeby jakby nie ma takich sytuacji, to tylko osoby podróżujące ewentualnie. No tak. No właśnie. Drodzy Państwo, no to chyba zaadresowaliśmy wszystkie pytania do Pani Profesor. Mam nadzieję, że nie wymęczyliśmy za mocno, ale to jest temat bardzo ciekawy, a jednocześnie mało się o nim mówi. Rzeczywiście o szczepieniach mówimy sporo, natomiast nie mówimy o samej chorobie i tych danych klinicznych i epidemiologicznych jest. My, że satysfakcjonowaliśmy wszystkich uczestników dzisiejszego binarium. Wszystkie pytania zostały odpowiedziane i bardzo serdecznie Pani Profesor dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i będziemy się przypominać z innymi tematami. Myślę, że borelioza byłaby tu takim bardzo wyczekiwanym tematem. No na pewno wszystkich bardzo interesuje, no, kiedy będą szczepionki. Jeszcze panie doktorze, jeszcze widzę na pytanie tutaj, jaka grupa wiekowa. My w naszej klinice są dorośli, ale ośrodki w Polsce też, to jest szczepionka, która jest dedykowana dzieci, też są w badaniu klinicznym, także będzie dla dzieci i dla dorosłych. Super, no to bardzo, bardzo oczekiwana szczepionka. Zobaczymy, no, kiedy będzie po prostu dostępna, bo badania kliniczne, no, jeśli są zaplanowane na aż 2-letni okres, no to jest niestety natura tej choroby, prawda, że to nie można zrobić badania de facto. Chyba trzeba doktorowi dostarczyć trochę internetu. Jakiegoś na sztucznym na Podlasie, modelu, ja tylko musimy czekać na naturalne kontakty. Na Podlasiu mam dobry internet. Przepraszam, ja właśnie chciałam, bo może umknęło to, co pan doktor powiedział w tej chwili, że ten 2-letni okres obserwacji to jest eksponowanie się na pokłucia przez kleszcze, nikt nie będzie specjalnie wystawiał się, tylko no, to są osoby zatrudnione w lesie, które przypadkowo są atakowane przez kleszcze. W związku z tym wydłużenie tego okresu do 2 lat to jakby wydłuża tę ekspozycję, która jest no, zdarzeniem losowym. No dokładnie. Mhm. Dobrze, ja już się wyłączam, przepraszam, bo ja z ciekawością czekam na sytuację covidową. No właśnie, ale tak naprawdę ja już o tej sytuacji covidowej trochę mówiłem, a mamy dosyć późną porę, a ja dodatkowo jeszcze mam wyraźnie pogorszony internet, więc nie wiem, czy uda się nam dokończyć to, co ja zacząłem. Natomiast gdyby się to nie udało, to po prostu będziemy mówili o tym jeszcze za tydzień. Ale sytuacja covidowa, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o bieżące kwestie, to mamy do czynienia z takim wyciszeniem, tak jak tu pokazywałem wcześniej, pewnym wyciszeniem i odbiciem na dosłownie 1 czy 2 tygodnie, ale wydaje się, że w tej chwili mamy przede wszystkim okres taki między falami i powoli kształtuje się nowy wariant, który będzie najprawdopodobniej tym dominującym. Który to będzie, czy to będzie ten Arcturus, czy któryś inny, no to trudno w tej chwili zdecydowanie to trudno to przewidzieć. Natomiast proszę nie mówić tak slajdami, tylko pokazać tam ten wykresik, bo człowiek nie jest w stanie. Ale mówimy o tym wykresie, tak?
No bo tutaj nie tak łatwo to wszystko zapamiętać, proszę pana, więc to trzeba chwilę skupić wzrok, a pan tutaj tak tymi wykresami, o, nawet może sobie... Bo ja szukałem właściwego wykresu, w sensie odpowiedniego numerka, żeby wiesz, trafić na właściwy slajd, bo tutaj nam przeskoczyło w międzyczasie, więc mówiłem tutaj o tych różnych sytuacjach związanych ze szczepieniami. Panie doktorze, chyba pan dzisiaj niestety zanika zbyt ale intensywnie. Chyba no właśnie, mnie się po prostu wypalił internet i chyba musimy powoli kończyć. Ja bym, Agnieszko, cię poprosił, bo nie wiem, czy tak. Będzie pan doktor Zygmunt się podsumowywał nasze dzisiejsze spotkanie. I jakbyś mogła ty chyba zakończyć, bo ja po prostu się psuję. Czekaj, ale to wyraźnie. W takim razie Maję, ty się psujesz. Nie psujesz się. Maję muszę poprosić, żeby szukała ten wierszyk, może. Maju, czy jesteś z nami? Ja jestem, nie wiem, czy jest tata, zaraz zobaczymy. A, zobacz, to przejrzyj proszę, czy jest wierszyk. Luki. Czy jest tata? No ja nie tata widzę. Jest. Tata jest, ale wiersza nie widzę, więc nie wiem. To nic nie szkodzi, będzie następnym razem. Jest, słuchajcie. Drodzy Państwo, zatem chyba będziemy tu kończyć dzisiaj. A no właśnie, Maju, to czytaj. Ja jestem z internetem słabnącym. Jak to zrobić? Kiamout. Jak to przerzucić? Unpin. Marcus question. O, może w ten sposób. Tak jest. Publish. Ale jak... O, jest. Słuchajcie, jest. Super. Jest świetnie, udało mi się rozgryźć click meeting. Nie jest najgorzej. Refleksje dzisiejszego spotkania. Doszło do sytuacji bezspornej i jednocześnie dość osobliwej. Mamy dużo gruźlicy lekoopornej, czyli inaczej lekowrażliwej. Frontek wręcz uwielbia podróże jakimkolwiek środkiem transportu, zatem prawdopodobieństwo jest duże, że najwięcej jego będzie z importu. Tak jest. Mamy tutaj drugą część. Uodparnianie poprzez szczepienia to wielka zdobycz ludzkiej cywilizacji, a paradoksalnie dziś rodzi się zło w postaci chęci do ich realizacji. Duża wina jest tu demokracji, która z anarchią często graniczy, doprowadzającej do sytuacji, że każdy ma prawo sobie nie życzyć. Antyszczepionkowcy jak święte krowy. Ich działalność dziś legalna, publiczna, a nikomu nie przychodzi do głowy, że jest to działalność terrorystyczna. Albowiem dzisiaj dochodzi do tego, że prawa demokracji oczywiste zaspokajają wprawdzie czyjeś ego, ale godzą mocno w zdrowie publiczne. Piękne słowa. No i właśnie, jeszcze mamy trzecią część, ostatnią, tylko nie wiem, czy uda ci się ją złapać. Trzecia część, już tutaj ja ją przerzucam i już ją zaraz pokażemy. Jest. Proszę bardzo. Ludzie skorzystali z rządzących łaski na podstawie spornych wyników. Ludzie zdjęli już powszechnie maski, za wyjątkiem polityków. Potrzebny jest na drogach olbrzymi tłok i przymus, ażeby w nim egzystować. Potrzebny jak jest u nas, jak w Chinach, smog, żeby ludzie sami się chcieli maskować. Przed wyborczą mową baju, pani profesor nam dziś już wieszczy, że aktualny ekosystem w naszym kraju będzie sprzyjający głównie dla kleszczy. One cieszą się z życia, depresji nie mają, rozmnażają się, widać, wręcz kusem. Mnóstwa potomków więc dostarczają,
bez korzystania z 500 z plusem. No tak, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze fantastycznie, celnie i z humorem. Dziękujemy panu doktorowi. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie słychać. Tniecie niesamowicie, słychać tylko dźwięki dziwne, więc nie. Ale i tak cię lubimy, to żebyś wiedział. Tak, o, dokładnie. 21:59, a więc punktualnie, bez przedłużania, tak. Kończymy dzisiaj. Tak. Do zobaczenia, spotykamy się w tym samym miejscu za tydzień. Dziękujemy. Tak. Mam nadzieję, że nie słychać i kończymy się spotkanie, a spotykamy się. Dokładnie, spotykamy się za tydzień. A ja tak Państwa żegnam z pierwszego, sprzed pierwszego ogniska w tym roku. Właśnie siedzę sobie przy ognisku, płomień się, jak widać, rozprzestrzenia tak jak trzeba, tylko w ognisku dalej nie. A ja się tu ogrzewam, siedzę sobie w ciemnicy, słucham słów i mądrych wykładów. No i czego chcieć więcej? No. Kleszcza nie widzę, bo jest ciemno. To prawda, tylko chcieć więcej. Dzięki ci, Agnieszko, Maju, dziękuję jeszcze raz, profesor.